Hej, tu Bobru, a na waszych ekranach Persona 3 Reload. Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, zaczynamy w bardzo dziwnym miejscu z bardzo dziwnym jegomościem. HP nie mam pełnego, ale pomyślałem sobie, że nie pokonałem gra trudnym, więc warto by było to zmienić. Nie w ten sposób oczywiście. Wejdź, bo oczywiście nie pamiętam. O, tak, o, dobra. Więc zawalczymy z nim jeszcze raz, bo przydałoby mi się też poderspić swoją drogą. Możemy użyć wyroczni, ale w sumie nie musimy. To jest po prostu pewien sposób, który wam za chwilę pokażę. Idealnie złożył się dosłownie po całym łączeniu do tego sposobu. Zostało mi całe sportowe 9000 jenów. Mam tutaj też te osłabienie na koro, to jest zajebiste. Ale w sumie nie byłoby to potrzebne, to nie jest część taktyki. Byleby tylko Proter przeżył. To jest za 65 uderzył? Co on taki? O, bo to jest zwykłe zjedyne. Rozgrzanie. Sztuczka polega właśnie na naszym protagu, który odblokował nową teurgię. Teurgia nazywa się Armageddon. Zadaj ostateczne obrażenia wszechmocne wszystkim wrogom, ale obniża PZ i PE użytkownika do 1. Spróbujmy. Wzdechnął tylko. No, myślę, że weźmiemy trochę więcej expa. Bo czemu by nie? Mogę wziąć teoretycznie to i jeszcze kaskę. Piękna sprawa, piękna sprawa. Jest to z połączenia dwóch person, Szatana oraz Helel. Akurat wbiłem idealny poziom, żeby je połączyć. No i co? Sportowy 90. Pierwszy level wbity, 95 poziom Helela. Trochę mało zostało perzetów. O, tak wygląda Helel. Nie wiem, czy ja go wam pokazywałem w poprzednim odcinku. Premia do wszechmocnych. O! Będzie fajnie do gwiazdy zarannej. Jezu, to są takie fajne buffy, że nie wiadomo, co tak naprawdę brać. Naprawdę, nie wiadomo, co brać. Jest tyle opcji. Masakra. To są tak potężne już zaklęcia, że no realnie nie wiem, co brać. Chyba premię do wszechmocy dam zamiast... zamiast dzielnego ostrza, tak mi się wydaje. Wezmę tutaj full pod magię po prostu go. No, i tyle ze żniwiarza było. Ja sobie po walce mogę spokojnie zrobić bajer w postaci tego. No i oczywiście PM mam mało, to jest mój jedyny minus. Ale udało się. Niczego więcej nie potrzebuję, jeżeli chodzi o farmienie, chociaż nie wiem, jak trzeba mieć dokładnie, jaki trzeba mieć dokładnie level, jeżeli chodzi o fuzję Mesjasza. Ja zaczynam ją teraz fuzjować, bo chyba trzeba mieć jakiś social link konkretny. Ale wam od razu czytać, można dobry początek wam pokażę. Sorry, że tak mylę, ale ostatnio grałem tyle gier na padzie, że mi się myli sterowanie całkowicie. Pokazuję wam już, jakie persony udało mi się zmieszać. To jest właśnie Helel, 95 level aktualnie, ufaj sobie. I ona się łączy z Szatanem. Komedia skończona. Ciekawy ten. Mam tu jeszcze Wisznu, nie wiem, czy wam go pokazywałem. Tu zwierzchność, nawet nie wiem skąd. No i Kali. Przebaczenie z cechą boską, to przed chwilą mi wypadło, ale Helel wygląda zajebiście ogólnie. Bardzo mocno jest personą. Szatan wcale nie jest słabszy. Statystyki. Ma diamentowy pył, czyli najmocniejszy lodowy. Ma bufudynę, też bardzo mocno lodowy. Odporność na efekty, wytrwała dusza. Mirad Shao, Medi Daloan, czyli poważne obrażenia wszechmocne wszystkim. No to są już endgame'owe persony oczywiście. Wejdźmy jeszcze tutaj na chwilę do pokoju. Jezu, no cały czas mi się myli. Nawet nie wiem, za którą grą. Ale grałem ostatnio parę padowych gierek i podejrzewam, że skądś ten nieprzyjemny ten mi się wziął. Dobra, stal persony. Interesuje mnie tak naprawdę jeszcze jedna rzecz. Oczywiście od razu tłumacząc, bo chaotyczny był początek odcinka, moi drodzy, nie za dużo robiłem poza odcinkiem, poza tym mieszaniem. Nie zrobiłem monadów, które zaraz będziemy robić. A potem już przechodzimy do fabułki. Czytać fuzja specjalna. Co nie jest tutaj w ogóle? Chyba, że ja nie mam tego po prostu odblokowanego. A Helel, mogę w ogóle coś zmieszać? Mogę. Są same nowe praktycznie, ale oczywiście to nie zrobimy. Tak czy siak, jest jedna persona za wymieszanie, której dostaje się achievementa, tylko nie jestem pewien, czy to nie jest persona, która albo jest z relacji, której ja nie wymarsowałem, albo jest z... nie wiem czego jeszcze, może coś jakiś trzeba warunek spełnić. Nazywa się Mesjasz bodajże.
A i z tego co się, jeżeli się nie mylę, jest od 91 levela. Jeżeli się nie mylę. Ale... na to jeszcze mam czas, jeszcze będzie jedna wizyta w Tartarusie. Myślałem po prostu, że przy okazji to zrobię. Jak trzeba będzie, to jeszcze raz sobie po prostu zabijemy. Oczywiście żniwiarza, bo widzieliście, jak proste to jest. Mało mam fragmentów zmierzchu, więc chyba posilę się po prostu cennym jajem. Przedmioty? Bo niestety, jak widzicie, no, trochę się wyplułem. Cenne jajo może być na przykład. Wiem, że to tylko... ale chociaż to... ale no nie mam niczego słabszego, to jest najsłabsze, co mam. No nie ma co żałować, tak już chyba nie za bardzo będziemy tyle używać, na dobrą sprawę. Lećmy teraz do monadu. Czyli piętro 225, bo tego monadu jeszcze nie oczyściliśmy. Zrobimy to raczej, mam nadzieję, bez większych problemów. Po czym ruszymy do fabuły, więc dzisiaj odcięgnięcie wyjątkowo pocięte, bo właściwie wszystko wam będę pokazywał, co się da. Ale cieszę się, co się, kurczę, tyle się wymęczyłem w tym Tartarusie, trochę oszukałem z żniwiarzem. I wiem, że niektórzy powiedzą, że ja ci to oszustwo, bo obrót tylko gra. Inni powiedzą, że straszne oszustwo. Aczkolwiek cieszę się, że udało mi się tak fajne persony wymieszać, bo te endgame'owe persony to człowiek ma naprawdę wrażenie, jakby bóstwa miał pod swoją pieczą. Wiecie, jak to się wydało w tej personie? Chyba kółkiem, ale... tak, bo to jest to... a nie, tem, no właśnie, kółkiem się w Elden Ringu, którego teraz ugrałem na streamach, biegało i mi się miesza. Nie ma co tutaj sobie żałować, mamy dużo jeszcze PE-ków u Fuki, więc używam Aury Sylfidy. Aż mam nadzieję, że to będzie walka bardzo prosta. Jestem gotów. Dobra. No tak. Tutaj możemy walnąć sobie wirusowe tchnienie. Może kogoś zatrujemy, może kogoś pobijemy. No i tutaj co? Ten Helel. Gwiazda zarana, rozgrzanie. Tutaj od światła duże obrażenia. No i mamy jeszcze oczywiście szatana. Szatan w ogóle jest sąd ostateczny. Też ciekawa sprawa. Może szatana, żeby ładować sobie personkę od razu. Może sportowe mabufudyny. Ach, kurde, akurat dwóch pochłaniaczy. Niech to szlak. Zaraz się okaże, że przegram, ale by było. Ale szczerze powiedziawszy, pewnie w jakimś tam zestawieniu to mogło być możliwe. Napis składa się z litery D, chodzi o dupę. Maga Rudynę. Zobaczymy, czy może na to są podatni. Ojej, jak ona mocno bije. Tarukaja. To są w ogóle już takie persony, że mógłbym powoli je maxować po prostu tym wszystkim kadzidłami czy innym pierdłami. Zwiększa atar drużyny. Zakładajmy takiego buffa. W obronę mamy chyba uniki zwiększone od Fuki. Obrona zmniejsza się. Wiecie, co jest najlepszą obroną? Atak. Maegon. Myślę, że nam Rock może tutaj ładnie siąść. Blok, kurde, ale jaja. Dobra, teraz dajmy Helel i spróbujmy użyć Makugana. Super ten Helel wygląda, no nie, teraz ten blokuje. Ale obrażenia są konkretne. To nawet nie była słabość chyba, to po prostu było... to po prostu... śmi? Śmietnik? Chodzi o słowo śmietnik? Podaję hasło śmietnik. Dzięki za leczonko, kolego. Miriady strzałów. No, słabość teraz się wbiła, no popatrz. Szuka Akashi. No, została tylko ta książka. Get Sway. Krytyk? No i jeszcze All Out Attack. Trycha jest zresztą wzmocniony przez jedno z Arkan. Zasuwanko, super. Coś nowego. Atropos Koło Fortuny. Bierzemy. Chyba zresztą Koło Fortuny nie mamy wmaksowanego, to dobrze. Przyda mi się na pewno jeszcze exp. No i pieniądze. 21 tysięcy jenów, fajnie. Miau. Świecznik Lorda mi wypadł i Helel wbił 96 level.
Oj, czekajcie, wybaczcie, bo zapominam, że to jest to. Ten dzień był paskudny, na szczęście udało wam się pokonać. Cień, a nie dzień. Nie wierzę w żadne historie o duchach, ale gdyby coś takiego pojawiło się w nocy, z drugiej strony, skoro już pokonaliśmy, pewnie aż tak bym się nie przestraszyła. Toż dziwne, uodparłem się na te rzeczy. Możliwe, że dalej znajduje się skrzynia skarbów, ale wyczułam też obecność wroga. Dobra. Kontynuuj. Już nie ma co słuchać tego pierdzielenia. Umiejętności. Tutaj walimy menu rank. Walimy menu rank, zbieramy itemy. I za chwilę stąd wychodzimy, przeżywając ostatnie dni w Personie. Symbol czarnoksiężnika. Zaraz zobaczymy, co to jest. Brzmi jak coś fajnego. Pianka do nurkowania w paski. O jest, to będzie śmieszne pewnie. I pamiętnik 05. Uwaga! Jeden z naukowców odkrył sekret cieni. Jego interpretacja dokumentów jest jednak arbitralna i pełna uprzedzeń, bowiem jest on tylko człowiekiem. Zwoł ducha Ikutsuki. Ikutsuki lore. Ciekawe bardzo. Ciekawe bardzo. Ikutsuki niespełnione. Niespełnione tutaj sprawy. Symbol pobudzenie plus 3. Odznaka przypomniane mocą ki. Przywraca trochę PE podczas każdej tury. Szczerze, to by było całkiem niezłe na Koromaru. Nie wiem, czy nawet zamiast tego, no chociaż... Bo on zawsze się bardzo szybko wypływa z tej many. I nie wiem, czy na niego to nie dać. On będzie trochę słabiej bił, ale ja w sumie z tego mroku jego nie biję aż tak często. Najczęściej używam Great Swaya albo tego Almighty Attacku. Resztę robi reszta. Dobra, kto może nosić ten ocieplany kombinezon? To jest pytanie. Czy ten kombinezon w paski jakiś? Na pewno nie Protag. Kurde, kto to nosi? Ken, ojej, ale nuda. Ty, Koromaru ma smoking? Aż jestem ciekawy tego bardzo. Pokaż się, przystojniaku. O Jezu, jaki przystojny. Jaki przystojniacha. Fajne. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Jak coś źle poszedłem? A czy co? Czy coś cofnąłem? Czy ja zrobiłem? Czy tu się idzie? Tutaj. Tutaj. Wujek, przestań już pić przed narajami. Dziękuję. Dobra, pyk. To jest czarna ręka. Zobaczmy, co tam nam zrobi. Power Rangersi jacyś. Bycie mocy. Pozwólcie, że w tym upale sobie poleję picia. Nie wycinając tego z następnego momentu. Pewnie nic nie widzicie, ale... Ale pewnie śmiesznie wyglądam spokojony. Dobra. Powiem tak, ja bym walnął gwiazdę zaranną. Ładnie. Tarża. Dobra, Rudyna. Kurde, prawie wszyscy się uleczyli, dajcie spokój. Zamiana, niech wejdzie Aegis. Aegis będzie ich fizycznymi męczyła. I używam trybu Furii, będzie haczkawszy. Wszystkie limity wyłącza. O Jezu Chryste, co ona siupnęła? Uspokój się! Boże, daj się innym ruszyć, halo! Boże, co za... O nie, akurat odbicie. Ty, bo ja jestem durny, ja zapomniałem, że jej... O, ręka Boga. Ja zapomniałem, że Koromaru wzmacnia fizyczne, a nie magiczne. Ona wzmacnia fizyczne. Znaczy, no. Magiczne. Nice. Zasuwanko, rzecz jasna. O, Suzaku, które tu używałem ostatnio. A, dobra, zobaczmy, jaki skill wyleci z ciekawości. Marak jedyne, no to rzeczywiście są takie już mocniejsze zaklęcia. O Jezu, bicie na muszkę, choker, lepszy materiał, boska ozdoba. Czy to będzie wszystko sprzedaż? Mam nadzieję. Oj, znowu zapomniałem.
Cień wyeliminowany, dobra robota. Bitwa już zakończona? Dziwne. Wyniki są sprzeczne z wcześniejszymi danymi. Podczas walki z 5 kolorowymi przeciwnikami na pewnym etapie bitwy rozrastają się oni do gargantuicznych rozmiarów. A może mieliśmy sterować gigantycznym robotem? To jest Power Rangers referencja! W wolnej chwili muszę przejrzeć dane. Tak właśnie myślałem! Zdaje się, że wszystkie cienie na tym obszarze zostały pokonane. Pozostaną tylko otworzyć te skrzynie skarbów. To koniec? To ja tak mi się nie chciało siadać do RPG persony przez walkę, a to były dosłownie dwie walki. Koniec? Ale by była liperty miliona tych punktów. To nasza nagroda za zwycięstwo. Może zobaczyć, co znaleźliście? Ty! Ale się przesunęła, widzieliście? Ale curse to było. Tarot Słońce Księga Resz. Możesz stworzyć poprzez fuzję persony o poziomie o 5 wyższym od twojego, dopóki nie opuścisz Tartarusa. Fajne by to było, gdyby to wypadło jako jedno z pierwszych, nie jedno z ostatnich. Jeden więcej, wielki ekran. To karta? Kto ją tu umieścił? A może to zwykły przypadek? Nie wiem. Nie wiem, ale się domyślam. A druga? Ono się coś buduje. To nasza nagroda za zwycięstwo. Może zobaczyć, co? No widzicie, patrzcie, że ona się rusza dziwnie. Tak przesuwa. Teraz są to ostateczne księga Shin. Członek twojej obecnej drużyny o najniższym poziomie doświadczenia otrzyma dużą ilość PD. Dać pienia. Nie jest to chyba coś, co mogłoby zainteresować Kora. Muszę dać mu coś dobrego po powrocie. Dobra, się pozwolę. Wracamy? Tak, opuść monet. Okej. I teraz tak. Użyj teleportera. Do wyjścia. Sprawa ma się następująco, że dalej nie udało mi się zrobić niestety misji polegającej na polowaniu na cienie. Oj, sorry. Dziadek, przestań mylić przyciski. Misji polegającej na tym. Brakuje mi 104 cienie, ale nie chcę mi się to teraz robić. Wiem, że to jedna z ostatnich, jakie mi zostały w ogóle. Więc bardzo by się to przydało, ale jest jeszcze jedna wizyta przede mną. No i mam nadzieję, że to wystarczy. Mam nadzieję, że to po prostu wystarczy i nie będę miał w związku z tym żadnych problemów. Znaczy, ja nie wiem, czy w ogóle ja mam jakikolwiek cel w robieniu tego, poza tym, że miałem osiągnięcie, żeby zaprosić Elizę do pokoju. Muszę też zrobić Lokiego. Na to niestety nie mam pieniędzy. Więc na razie się tym nie zajmuję. Na razie chyba po prostu robię soczystego save'a. Tutaj. 69 godzin gry za nami. Ewentualnie mogę jeszcze tutaj szybko wejść i przejrzeć, w sensie przejrzeć, tak bardziej z pamięci, jakie mi są persony potrzebne. Czekajcie, mam tu gdzieś listę wszystkich sociali. Bo tak, kogo jeszcze nie mamy? Głupiec się sam zrobi, Magician mamy, Priestess mamy, Empress mamy, Emperor mamy, Hierophant mamy, Lovers mamy, Chariot, czyli będę potrzebował Rydwana najtańszego, jakiego mają w firmie tutaj. Zobaczę, jakie na razie mam, ale chyba nie mam żadnych przydatnych. Znaczy mam tak, mam na pewno Sprawiedliwość, która chyba nie jest jeszcze wymarsowana. Mam Sąd Ostateczny, którego chyba jeszcze w ogóle nie poznałem. Mam Siłę, która się przyda, mam Koło Fortuny, która się przyda. Bardzo dobrze się wlosowały te persony, ale na pewno oprócz tego potrzebuję przyzwanie. Według Arkanów potrzebuję na pewno Rydwana i najtańszy Rydwan to Aramitama. Trochę kasy się natarmiło przez te rzeczy. Jest czary. Justice'a mam. Hermit zrobiony. Fortune mam. Strength mam. Handman zrobiony. Dev zrobiony. Temperance chyba nie zrobiony. Bibieluchę jeszcze nie kończyliśmy. Został nam chyba ostatni event z nim. Powściągliwy jest ten. Nigimitama biorę. Oprócz tego mamy Devila, który już jest zrobiony, Tower, który jest zrobiony, Star, który jest zrobiony, Moon, który jest zrobiony, Sun, który jest zrobiony, Judgment, nie mam jeszcze takiego czegoś i Aeon też takiego czegoś nie mam chyba jeszcze. Nie wiem, co to są za sociale. Ale to jest chyba wszystko. Ewentualne braki może zawsze nadrobić poprzez zwyczajowo pójście do Velvet Roomu. Mogę to zrobić w każdym momencie. Już lubię zawsze to robić przy wyjściu, bo mam tutaj takie okej, wszystko zrobiłem, Tartarus jest oficjalnie ukończony. O Boże, no oczywiście została nam jeszcze jedna wizyta, ale wiecie, o co chodzi. Wracamy. Za czym ile kasy zrobimy? Mamy skończyć na dzisiaj? Tak. On to będzie Aegis. Rinka mi podpowiada.
Dziś Sylwester. Wielki dzień. Wybór. Wybór. Ważny wybór. Znaczy, ja już podjąłem decyzję, ale... I to decyzja, która pewnie większość z was rozczaruje, bo... Jakby to powiedzieć, nie planuję robić badenda, podejrzewam, że badendem... Podejrzewam, może się przyjadę a tym, ale podejrzewam, że badendem jest pójście... pójście do... jakby zabicie go. A przeżycie sprawę, że tego... No zaraz się przypomnę, ale jestem na 99% pewien, że trzeba go uratować, nie zabijać i walczyć dalej. Oto podziękowania od kobiety, o której mówiłem, ale... Monety wyglądają na cenne, dziane te dzisiejsze dzieciaki, mniejsze, ocaliście ją, są wasze. Uuu, dwie błyszczące monety, to nie wszystko. Weź to pudełko, coś mówi, że to dla was. A, zostawiła to zaginiona kobieta w ramach wdzięczności dla osoby, która ją znalazła. Ocaliście ją, nie? Nie będę zadawał pytań, bierz już. Trzy rubiny dała. Nie, masz tyle, ale powinieneś znaleźć to, czego potrzebujesz. Uwaga, mam 82 tysiące, klikam sprzedaj. Wszystkie przedmioty. 518, elegancko. Może być więcej, ale jest zajebiście tak, nie narzekam. Dobra. Dobra, co my dzisiaj musimy zrobić? Zobaczmy sobie poradniczek. Dzisiaj jest... Ach, dzisiaj już jest ostatni dzień tego. Tak, żeby mesjasza zrobić, muszę mieć Orfeusa i Thanatosa. Orfeusz i Thanatos. Zobaczę tylko jedną rzecz przy was. Bo... Czy na ten poradnik pokazuje... Chcę dostaję w nagrodę za ukończenie danego sociala? Nie pokazuje. Okej. Thanatos i Orfeus. Orfeus to jest moja persona. Ta startowa chyba, ale Thanatos? Thanatosa chyba coś mogę... Nie wiem, czy mogę to zrobić, nad tym się zastanawiam. Dobra, ale... Jezu, ale to jest umieralnia totalna. 31 dzień... Musimy spędzić na opcjonalnym free time'ie. Tylko chyba my nie możemy z nikim spędzić tam czasu wolnego dzisiaj. Tutaj co, są dziadkowie pewnie. Tak, oczywiście. No to co, idziemy chyba do internatu i po prostu spędzimy sobie ten czas wolny przed kompem. A tak, miałem niestety notatek, żeby podbijać relacje. Ale zaraz będę miał kasę na to. Regera jeszcze nie ma? Gdzie on się podziewa? Ja już podjęłam decyzję i to jakiś czas temu. Ja też, spokojnie. Raz wiem, dlaczego tu jestem. Mój cel zależy od decyzji, którą podejmiemy. Wybierzmy mądrze. Oto nadszedł ten dzień, a ja znam odpowiedź. Wiem już, jak brzmi moja odpowiedź, będę iść dalej naprzód. W porządku, jestem pewien swojej odpowiedzi. Pora, żebyśmy podjęli decyzję. Czuję się, jakbym wychodził na ring przed walką. Dobra. Zobaczmy sobie to. Nie mam nic do robienia na kompie. O kurde, bele. No to idziemy spać po prostu do pokoju. No, nie mam nic do robienia, dosłownie mam wszystko zrobione. Muszę ci powiedzieć, że save'ne tutaj. Ale nie mam i teraz będzie fabułka jakaś. Dziś wieczorem czeka mnie ważne zadanie. Powinienem się wcześniej zdrzemnąć? Tak. Ryoji wrócił zgodnie z obietnicą. Poczekajcie, muszę sobie jedną rzecz sobie przestawić. Ten OBS mi tutaj też troszkę uciekł na drugi ekran. O. Teraz bym podjął decyzję. Hej, dawno się widzieliśmy. Zbliża się północ. Kiedy wybiję, stracę tę formę i już nie będę sobą. Podjęliście decyzję? Będę czekać w jego pokoju do północy. Przyjdźcie do mnie, kiedy ustalicie odpowiedź. W jego pokoju? Ryoji! O, jeszcze jedno. Nie pozwólcie, by to, że musicie mnie zabić, wpłynęło na waszą decyzję. Tak jak powiedziałam, i tak zniknę. Śmierć mnie nie przeraża, więc nie musicie się o mnie martwić. W porządku, będę czekał. Mocny motyw w ogóle. Taka bardzo ważna decyzja. Podjąłeś już decyzję? Tak. Rozumiem. Czy pozostali zdecydowali? Mnie nie musisz pytać. Wiecie, co o tym myślę? Nie byłoby mnie trudno, gdybym w to nie wchodził. Jestem z wami. Ja również. Au! Ja też podjęłam decyzję. Wygląda na to, że wszyscy jesteśmy zgodni. Zatem przekażmy mu wieści. W porządku? A w moim pokoju czekał.
Hej, minęło sporo czasu, odkąd ostatnio rozmawialiśmy tak w twoim pokoju. Choć wtedy miałem inną formę i nosiłem inne imię. Najwyraźniej zdecydowaliście, że pozostawicie mnie przy życiu. Możecie pozostawić swoje życie na szali i podjąć walkę, której nie możecie wygrać. Szczerze powiedziawszy, czuję się trochę jak na tym memie, gdzie koleś dostaje taki uścisk z dłoni prezesa, ale ma taką minę, jakby nie wiadomo co zrobił. Myślałem, że ja dopiero będę mógł wybrać, a to tak to chyba było potwierdzenie, że wiem, że zostałem przy życiu. Rozumiem, że te trzy kropki to była niezdecydowanie, za tym idzie opcja zabicia go potencjalnego. No ale i tak planowałem, żeby mi było. Ale pozostałych teraz tutaj nie ma, jesteś ty. Chyba, że teraz będzie decyzja. Powtórzę to jeszcze raz. Jeśli mnie zabijesz, Tartarus, rodzina mroku i wspomnienia o waszej walce znikną. Jutro budzisz się jako zwykły licealista. Wyobrażacie sobie, żeby to była opcja, żeby wykresować pamięć i móc w personę zagrać jeszcze raz po prostu i grać się na nowo, jakbyście nic nie wiedzieli? To dopiero byłby bajer. Wtedy by Ryoji był zabijany co podejście pewnie. Będziesz mógł żyć w spokoju aż do upadku. Ale jeśli pozwolisz mi żyć, każda twoja chwila będzie przypomniana lękiem przed nieuniknioną śmiercią. Nyx nie może na pokonać. Walka z nią jest bezcelowa. Nadal się zastanawiasz, czy już zdecydowałeś? Moja decyzja będzie miała wpływ na resztę naszego życia. Trzeba wybrać mądrze. Oszczędź Rogeru i zachowaj pamięć, zabij Rogeru i zapomnij o wszystkim. Oszczędź Rogeru i zachowaj pamięć. Dobra, jednak jest wybór. Najwidoczniej nie udało mi się mówić się do zmiany zdania. Do północy jest jeszcze trochę czasu. Nie chciałem ci to pokazywać, ale nie mam wyboru. Widzisz? Nie jestem człowiekiem. O Boże! To jest przecież forma, która się pojawiła tutaj na dachu, na samym początku gry. Coś Orfeusz jakby się w to zmienił. Będę sprowadzał na ten świat śmierć tak długo, aż się nasycę. Nie musisz się wahać, czy mnie zabić. A teraz zastanów się nad tym bardzo dokładnie. Czy wszyscy chcą walczyć z Nyx? Nie wszystko na tym świecie da się zmienić. To coś, czego nie potrafisz pojąć. Wspomnienia nie są dane raz na zawsze. Stare można zastąpić nowymi, tworząc nową rzeczywistość. Nie sądzisz, że powinieneś zakończyć ból i cierpienie pozostałych? To zależy od ciebie. Tylko ty możesz podjąć tę decyzję. Teraz to twoja ostatnia szansa. Powiedz, co zdecydowałeś. Zabij mnie, proszę, Bambos. Przede wszystkim nie chcę widzieć, jak cierpisz. W końcu jesteś dla mnie kimś bardzo wyjątkowym. Muszę podjąć decyzję teraz. Moja odpowiedź brzmi: oszczędź Rogeru i zachowaj pamięć. Rozumiem. Chociaż przykro mi to słyszeć, to twoje życie. Możesz zrobić z nim, co zechcesz. Uszanuję twoją decyzję. Wracajmy do pozostałych. Muszę wam powiedzieć, jak stawić czoła Nyx. W jakiś sposób wiedziałem, że podejmiesz taką decyzję. W końcu znam cię lepiej niż ktokolwiek inny. To przykre. Czuję, że zawsze chciałem zobaczyć cię ponownie. Dlatego wróciłem do ciebie jako Ryoji Mochizuki. Może faktycznie istnieje jakaś siła, która jest w stanie dokonać niemożliwego. Jeśli tak, to wszyscy ją macie. A właśnie, proszę, chcę, żebyś to wziął. Pozytywka. Wiem, że to nie najlepszy moment, ale nigdy nie sądziłem, że będziesz tak czuł. Kiedy włączysz tę pozytywkę, mam nadzieję, że będzie cię o mnie przypominać. Dobrze, chodźmy wszyscy, czekają. Nawiązujesz się nowienie z Rodzim? Możesz teraz stworzyć poprzez fuzję czarne słońce Saturna. O kurde. Ważna sprawa. Hej, jak leci, Rodzi? To bolesna decyzja, ale lecz to wy ją podejmujecie. Zgadza się. Ale nie można pokonać Nyx. Zrobimy tyle, ile możemy. Musimy spróbować. Tylko ty twierdzisz, że to niemożliwe. Mnie osobiście to nie obchodzi. I dobrze. Już prawie północ, więc nie przedłużajmy. Powinienem wam powiedzieć, gdzie znaleźć Nyx. Jest na szczycie Tartarusa. Dzień obiecany, musicie dostać się na samą górę wieży. Dzień obiecany? Dokładnie za miesiąc, licząc od jutra. 31 stycznia 2010 roku. Wtedy Nyx stąpi do Tartarusa i nadejdzie koniec świata. Miesiąc. Tartarus to gigantyczna szczelina na nocnym niebie. Działa jak latarnia, wskazując Nyx drogę. Gdy przybędzie zwiastun, Nyx będzie wiedzieć, że droga jest gotowa i zacznie stępować do Tartarusa. A wraz z nią nadejdzie Zagłada. To by wyjaśniało, skąd nazwa wieży Zagłady. Więc twierdzi, że możemy walczyć z Nyx, jeśli dotrzemy na samą górę.
Zgadza się, ale pamiętaj, od jutra będziecie zmagać się z wieczną rozpaczą. Już to mówiłem, ale powtórzę, Nyx nie można pokonać. Kiedy staniecie z nią twarzą w twarz, w końcu rozumiecie dlaczego. Wtedy też zdacie sobie sprawę, z czym próbujecie się mierzyć. Łapiemy, nie musisz tam powtarzać. Miesiąc od dziś, 31 stycznia. Nie zapomnimy. W takim razie będę się zbierać. Chcę was opuścić w takiej formie. Yoji! Aegis, przepraszam, że przeze mnie tyle wycierpiałaś. Nie zapomnę, że byłeś moim wrogiem i przyjacielem. Aegis. Dziękuję. Pewnie ostatni raz widzimy się w taki sposób, ale zawsze będę nad wami czuwał. Cóż, żegnajcie. Wszystkie najlepsze w nowym roku. Tak się mówi w Sylwestra, prawda? Pa, pa. Adios, senior. Co za gość. Do 31 stycznia został miesiąc. Przejdziemy przez to wspólnie. Razem z przyjaciółmi podjęliśmy ważną decyzję. Czuję nierozrywalną więź z kimś. Chyba full, jeżeli chodzi o fulla. Full, tak zwany. Daj mi to jaką nową personę? Do zmaczywania? Susano! Wszyscy mamy wspólny cel. Nasza więź się pogłębiła. Teraz nasza drużyna jest jeszcze bardziej zjednoczona. Sąd ostateczny. Odcie uderzeniowy Nyx. Tak samo w czwórce bodajże. Nie to zacznie się nowy rok, że w którymś momencie nasza grupa wyewoluowała na inny social. Na miesiąc 31 stycznia stawimy czoła Nyx. Do tego czasu musimy dotrzeć na szczyt Tartarusa. Taka jest nasza wspólna decyzja. Rok 2009 powoli zbliża się do końca. Mam tyle wspomnień związanych z tym rokiem. Dożyjecie do 2020, to się postracie dopiero. Kochani. Mieszkańcy. Jest nowy rok. Dzień dobry. I szczęśliwego nowego roku. Tak, niech będzie udany. Szczęśliwego nowego roku. Tobie też życzymy wszystkiego najlepszego, Koro. O rany, ale zaspałem. Po co oglądałem całą noc ten głupi film? Jakiś zombie we Włoszech czy coś? Ktoś jeszcze to widział? Po co miałbym oglądać coś takiego? Coś wybiera się o świątyni? Minęłam wystarczająco dużo świątyń podczas biegania, mnie już wystarczy. Ja spasuję, nie mam ochoty na noworoczny tłum. O, szkoda, Yukari i inni już tam są. W razie Mitsuru załatwia im wszystkim kimona. Kimona? Starczy tylko do sklepu. Zaczekaj. Idziesz do świątyni? Myślałam, że nie chcesz się kłopotać. Nie idę, chcę się tylko przejść. Aha. Cóż, nie mam nic lepszego do roboty, więc pójdę z tobą. Jezu. Klasyka. Ja też. No proszę, okazuje się, że starsi wszyscy pójdziemy. Gdzie? Ja znam drogę. Świetnie. Szczęśliwego nowego roku! Przyjrzyjmy go jak najlepiej. A czy inaczej spóźniliście się, właśnie wychodziłyśmy. Ale stroje piękne, kimona. Yuka! Co? Szczęśliwego nowego roku, O co chodzi, Yori? A kwiaty ma ładne włosy. Wszystkie mają, ale ona ma najładniejsze. Mitsuru, wyglądasz pięknie! Czujesz jakby... co się dzieje? Przepraszam. Szczęśliwego nowego roku. Nigdy wcześniej nie nosiłem kimona. Mój obi nie jest krzywo, prawda? Fuka, wow, wyglądasz... Wow! Ej, daj spokój. Ten tradycyjny strój jest całkiem interesujący, jednak trudno się w nim poruszać. Aegis, biorąc pod uwagę to, co zwykle nosisz, w tym stroju wyglądasz jeszcze lepiej. Naprawdę? Co to za dziwne uczucie? Tak się cieszę, że przyszedłem. Szczęśliwego nowego roku. Junpei, dlaczego ty się tak dziwnie zachowujesz?
Rany, co za piękny pierwszy sen w nowym roku. Prawda, Sanada? Tak, chyba tak. Przepraszam, nie jest wam zimno? Trochę, ale dzięki temu łatwiej się rozbudzić. O, nie o to mi chodziło. Czy mógłbyś powiedzieć, że nie macie innych warstw? Innych warstw? Ale sprzedał młody. Rany, jesteś dla Amady wspaniałym wzorem do naśladowania. Nie, chwila. Zasłużył. Okej, możemy pewnie pogadać tutaj z różnymi osobami. Maski to w zasadzie talizmany, wiesz? Na przykład ta tutaj, zdolność podziała. Ej, chłopcze, to twoja pierwsza wizyta w świątyni w tym roku? Też musisz się tam wybrać po pracy i złożyć uszanowanie. No kurwa, chłop jest pierwszy, no to raczej na pewno jest pierwsza wizyta w tym roku, no. A, przecież mówiłeś? Co? Nic takiego nie mówiłem, weź już nie zmyślaj. Ej, młody człowieku, podejdź tu, moje takojaki jest pyszne i zaraz mi daje tylko 400 jenów. Co takiego? Myślałeś, że dostaniesz zniżkę z okazji nowego roku? Kup trochę, proszę. Dobra, dziwne takojaki, a ile mogę to kupić? Aha. A, zróbmy babie niespodziankę. Ale ładna muzyczka. Rysowałem wróżbę i wyszło mi wielkie szczęście. To znaczy, że wszystko się uda. Wylosowałem, a nie narysowałem. Nie wierzę, czekam na najgorszy pech. Może powinnam z nim zerwać, zanim ten pech przyjdzie na mnie. O Jezu, jak chamsko. Wylosowałem wróżbę, a temat był najgorszy pech. Świetny początek nowego roku. No to co? Specjalne śmieci. Właśnie, Junpei? Chyba nic grubszego nie możesz powiedzieć. W każdym razie to miło, że możemy sobie od czasu do czasu wyjść. Yukari, ja wiem, że kimono jest mocno ściśnięte, ale nie nazywam się Junpei. Junpei tutaj w czapce, mogłabyś już nas rozpoznawać po tylu miesiącach współpracy. Postarajmy się myśleć pozytywnie i zachować pogodny nastrój. Mając na sobie coś takiego w nowy rok, czuję się pewniej, chociaż ta szarfa trochę utrudnia oddychanie. No, Yukari już odcięło totalnie. Mamy już wrócić? Jeszcze tylko z Akihiko. Nie wykrą do widoku tak ubranych dziewcząt. Nie wiem dlaczego, ale trochę się derwuję, gdy na nie patrzę. A może po prostu. Dobra. No spoko, fajnie. Czego sobie życzyłaś, Fuka? Ja życzyłam sobie wspaniałego roku. Wiem, że brzmi nudno, ale tego naprawdę chcę. Ja też sobie to życzyłam. Wszyscy życzyliśmy sobie tego samego. Ale nie modlę się o boską pomoc. Nie ma się czym martwić, jestem całkowicie przekonana, że dam radę. Tak, jestem tego pewna. Idziemy w takim razie do domu? Cóż to? Halo, mówi Elizabeth. Dzwonię w sprawie niedawnej zmiany w Tartarusie. Wygląda to, że otworzyła się zablokowana dotąd ścieżka. Uznałem, że warto cię o tym poinformować. Życzę ci bezpiecznej podróży. Super. Ale na razie nie wybieram się do Tartarusa. Powiem wam więcej. Myślę, że w tym odcinku się tam nawet nie wybierzemy, chociaż nie wiem. Ale fajna muzyczka. Zawsze mam wrażenie, że nowy rok to nowy początek. Wykorzystam całą tę nową energię do ciężkiej pracy nad przywróceniem spokoju w mieście. A zatem sprawmy, by ten rok był wspaniały. Nigdy nie rozumiałam znaczenia nowego roku. Nigdy nic to dla mnie nie znaczyło. Jednak po wszystkim, co się wydarzyło, zrozumiałam, że już czas zostawić przeszłość za sobą i zacząć myśleć o przyszłości. W nowym roku wszystko może się zdarzyć. Cieszę się, że mogliśmy uczcić nowy rok, ale ten miesiąc będzie niezwykle ważny. Musimy mądrze zarządzać czasem. Hej, co za wyczucie czasu, wiesz co mam na myśli, prawda? Kimono kojarzy się z bardzo zgrabną dziewczyną, która nie nosi bielizny, prawda? Bez komentarza. No weź stary, nie udawaj głupiego, po prostu ukrywasz swoje prawdziwe uczucia. Pewnie wrócisz do swojego pokoju i będziesz o tym fantazjował. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, dobrze jest zacząć nowy rok. Dobra. Dobrze jest też zasejwować w nowym roku. No i tak, chociaż nie mam szczególnych planów, to na pewno mogę na mapie miasta do palowni skoczyć, do aksamitnego pokoju. Wyczułam, że... Okej, to jest fragment zmierzchu. Okej, przyjeźdź mi ton Bokiri i przyjeźdź mi krwawy guzik. Czy kiedykolwiek niezmordowanie ścigał cię po Tartarusie rozcieczony cień, to chodzi o szniwiarza. Tak, mówię o żniwiarzu. What the fuck.
Tym razem proszę, abyś go pokonał. To bez wątpienia wymagające zadanie, dlatego nie zamierzam cię zmuszać. Zastanów się jednak nad nim, jeśli wierzysz w swoje umiejętności. O, ale szkoda, myślałem, że go zaliczy. Na rzecz tego, że już pokonałem nawet dwóch żniwiarzy, ale niestety nie. Będę musiał to zrobić 15. Ton Bokiri podejrzewam, że będzie po drodze, w której ze skrzynek Lokiego zmieszamy. To jest... Brakuje nam 91, którego mamy tutaj, prawda? 87. Tak. 60 dalej będzie. Tak. Wow, niesamowite. Zrobiłem wszystkie prośby Elizabeth praktycznie. Zostały te 4. Dosłownie. Nie mam... A, 91, tak. Mam, tak. Mam Bokiri. Dosłownie 4 ostatnie prośby Elizabeth zostały. Zrobiliśmy prawie wszystkie 100 próśb. Ostro. Ostro. Dobra, tutaj nie mam na co ją zapraszać, prawda? Dobra. Na chwilkę to jeszcze wchodzę. Chciałbym się rozejrzeć a propos tej Mary. Nie Mary, tylko Mesjasza. Czekajcie, zaraz zobaczę tylko to. Muszę zacząć jak... zrobię to przy was, wybaczcie, że bez cięcia, ale przy okazji myślę, że możemy sobie pogadać chwilkę. Bo to trzeba zrobić Persona 3 Mesjasz. Bo to się robi... To musi być jakiś... jakiś większy, powiedzmy, myk z tym Mesjaszem, bo... Jeżeli się go robi przy pomocy... Orfeusza... Aha, to co możesz stworzyć... Dopiero w momencie, w którym osiągnę z Pharosem, czyli to jest mocno połączone z nami, czyli pierwszy... A ta to jest przypadkiem ta persona, w którą się zamienia on po prostu? Czekajcie, muszę ci znaleźć tylko miejsce, gdzie zobaczę, jak go połączyć. How to fuse. Okej. Okay. You need to reach the maximum level of the judgment. Judgment to jest sprawiedliwość? Wyzwanie, czekajcie, jestem za fuzje specjalne. Ty, może i tak jest, może i tak jest. Tutaj mógłbym zrobić w sumie to, na dobrą sprawę, przy okazji. A w sumie może zrobić te Belzebuba, zobaczymy jak wygląda? A chwila, to jest Thanatos. Tak, to jest on, to jest dosłownie on. Wow, a czego mi tutaj brakuje? Samaela mi brakuje, ty, Samael to jest jakaś prościzna do zrobienia. Tylko, że tutaj nie ma go na tej liście, co? W ogóle mógłbym dużo zrobić takich rzeczy, bo... No bo mogę po prostu. Susano mogę zrobić na przykład? A nie, nie brakuje mi tej... Okej. Okay. Tutaj mam wszystko na przykład. Zróbmy to Belzebuba. Mamudon. I takie coś. Skrzydlaty władca much. Ostro. 250 tysięcy kosztuje. Czekajcie, bo to może być problem z kasą. Z kolei. Chcę zacząć jak zrobić sobie... Jak zrobić sobie, którym brakuje? Jeszcze raz? Thanatos, Samaela. Samael. Persona 3 Samael mnie interesuje. Jak to zrobię, to możemy zrobić na waszych oczach, możemy zrobić kolejne osiągnięcie. Persona 3 Samael. Fusion. Dobra, how to fuse Samael to powinno być proste. Samael ma 400 któryś level. How to fuse. Łączymy Queen Medb oraz Seiryu. Okej, mam takie persony w ogóle. Przyzwanie. Potrzebuję arkany kochanków. Królowa... A, nie mam tej... Czy kochankowie? Tutaj będzie. Nie mam tej królowej. A te drugie to jest Seiryu. Seiryu to jest temperance, czyli powściągliwość. No możesz inaczej nazwać oczywiście po polsku. Seiryu mam. Seiryu od razu mogę sobie przywołać. A co do tego, to niestety muszę zacząć zrobić Queen Medb. Żeby wymieszać, muszę połączyć ze sobą Legion oraz Power. Legion oraz Power, według nazwy sobie posortujemy to. Power to może być po prostu moc. Jest moc. Tak, zajebiście. Oj, halo, halo. I Legion, jest Legion. I teraz używamy tej dwójki. Teraz mam nie pokazywam, jak coś śmieszne, więc na to pokazuję. Królowa Medb, rzeczywiście jest coś nowego. O, jestem Trębacz w ogóle. Trębacz jest fajnym debuferem podobno bardzo. Tutaj nieważne, co weźmiemy tak naprawdę. Nie, może być całkowicie... To może być... Nie wiem, sercowny taniec dla memów.
Why, this is exciting, isn't it? Jest. Jestem królowa Medb. Moc królowej wróży będzie twoja, jeśli tego zapragniesz. Dobra, dostajemy premię wiele celów, unik uderzenia, unik pchnięcia możemy wziąć zamiast Macio. I Matarundę zamiast Mepatry. Mamy od tego ludzi. I teraz królową Medb z Seiryu i tworzy Samaela tym samym. Map Bufula może być, Matarunda i nie wiem, premia wiele celów. Mógłby od razu Lokiego zacząć się miesza przy was. Będziemy mieli jeszcze jedno zadanie zrobione. O, nie przeczytałem, co on mówi. To za mary będę trucizną chyba, czy coś takiego. Nie zdążyłem przeczytać. Za szybko przeczytałem. Tak się śpieszy człowiek. Jeśli człowiek śpieszy, tam Samael się cieszy. Medi do zamestrującej mgły. I powiedzmy upiorny lament zamiast... a ja mam czym strachować? Nie mam, to wywalam upiorny lament. Nie lubię tych efektów, tak jak mówiłem wam już nie raz. I teraz mogę fuzję specjalną zrobić nie Mare, tylko Thanatosa. 127 tysięcy, no niestety, taki mamy klimat. Mabufura, Matsyonga, Megidolan. Ulewny strzał i... Dekaja może być fajna. Jezu, ale mieszanka, co? Może te najbardziej posrane fuzje po 6 tych. Alicja, Mod, te... Został Samael, tam na pewno jeszcze jest. Super, jestem Epert. Jestem Thanatos. Jesteś moim źródłem, więc stanę u twojego boku. Czy wychodzi na to, że tak naprawdę, jakby ktoś wiedział, że Thanatos stary wygląda, to mógłby mieć potężny spoiler całej gry na samym początku, bo ten Thanatos wychodzi z nas. Bo tak naprawdę ta cząstka śmierci, która w nas była od początku, po prostu, no, pokazała się na samym początku gry. No, słowem, pierwsza scena z personą. Ostro. Ja tak cały czas wypatrywałem, bo ja zapamiętałem ten design bardzo dobrze i wypatrywałem, kiedy on się w końcu pojawi. Wzmocnieniem roku. Może być to, bo nie mam nic z tego strachu niestety. Wytrwała dusza jest fajna, możemy to dać zamiast Mabufuli albo zamiast Mamudona. I dzielne ostrze zamiast... Zamiast niczego. Teraz... A, no i co teraz? A, bo teraz muszę sobie przyzwać... Teraz sobie muszę przyzwać... personę. Na samym dole Orfeusza. Dawno nie widziałem co, tylko Agi, nie? Ale bieda. Fuzja parę, Thanatos i Orfeusz. O nie! To nie chodzi o... A, to jest ciekawe. Czyli może rzeczywiście trzeba mieć jakiegoś jeszcze oprócz tego... Bo jest... Mesach jest fused via Orfeusz plus Thanatos. Requires Protagonist to be level 91. Takie rzeczy. Dobra, ale mam to lutowe tak czy siak. No i widzieliście fajną, mieszaną tą... Mieszaną... mieszane scalanie, to jest fajne. Takie wielowątkowe. No i cóż, szykujemy się dalej. Wybaczcie za moją fryzurę, ale jestem już taki gdzieś rozszczepany wieczornie. To jeszcze koniec, bo jeszcze w Escapade bym zrobił drobne zakupy. A może nie takie drobne, bo tak. Na pewno bym chciał kupić sobie... O, to jest jeszcze tarcza z blogu wiernego. O! Ty, czy ja... Może to więcej? Nie, może jeden kupić. I tego może kupić, nie wiem, z... 6, 7, 6 chyba wystarczy. Mógłbym teoretycznie jeszcze tutaj sobie coś kupić. O, tutaj można już w ogóle wszystkie prawie kamienie kupować. Oczywiście 2 dni. Ale chyba nic tutaj nie potrzebuję. W sensie ja już niczego tak naprawdę na dobrą sprawę nie potrzebuję. Internet.
I teraz będziemy wieczorami sobie spędzać czas na... Super ta muzyczka jest, bardzo mi się podoba. Na wbijaniu tutaj z publicznego komputera rzeczy. Tylko może na początku to przeczytać. Sprawdzę, o czym prawie ten adres URL. Księga Nyrs to chyba strona dla wyznawców Nyrs. Koniec, który wyzwoli nas wszystkich od cierpienia, jest już bliski. Jesteśmy zwykłymi kupcami, to pewnie ten narko-Jezus pisał. Przedłużamy swój strach i udrękę, pozwalając, aby nas kontrolowały. Nyrs wskaże nam jednak drogę. Nyrs zbawi nas wszystkich. Zdaje się, że blok nie był ostatnio aktualizowany. Muszę być gotowy do walki, która nas czeka 31 ro. Mars P. O, fajnie bardzo. Pod nicy mieliśmy inno zrobić. Tak, tak. Późno już czas wracać do mojego pokoju. Dobra. Mamy drugiego sobotę. Ale to jest jeszcze... To słucha jeszcze ferie, prawda? Normalnie. Lecę wiadomości. Okej, za sekundkę te wiadomości. Podobno było to zgromadzenie nowej zorganizowanej grupy religijnej. Policja jest w trakcie potwierdzania, czy... Okej, nie wiem, czy to coś znaczy większego. Dobra, mapa miasta. No co, tylko to jest zrobione, nie mam z czym spędzać czasu. Zacznijmy jeszcze raz sociale, które mi zostały. Na pewno chciał zrobić to przewodniczącą. Więź. Rydwan, 3 eventy, Sprawiedliwość, 1 event. 2 eventy, 3 eventy koło Fortuny, 1 siła. Jeden powściągliwość. A czy. A tak, sprawiedliwość, dobrze, patrzyłem. No i są to ostateczne 9 eventów, ale to pewnie będzie fabularnie. No i jeszcze będzie problem ta Aeon, czyli Aegis. I to będzie wszystko, 21 Arkan. Super, no co, chyba dobre lece. Chociaż nie, mogę czytać teraz z rana też rzecz przy kąpie, o ile się nie mylę, prawda? Bardzo mi się w ogóle podobało oświetlenie teraz, jakie tu jest. Mówili o tym kulcie wiadomości, a bardzo szybko się rozrósł. Nie ma tak źle zacząć nowy rok, co? I został nam tylko miesiąc. Widzieliście anglówki? Takie jak nowa serca zdobyła popularność i apokaliptyczne ideologie trafiają na podatny grunt? Ktoś mi mówi, że to wszystko ma związek z Nyrs. Mantrą kultu jest sentencja, kto wie, że zostanie zbawiony. Niedorzeczne, prawda? Podobnych haseł używano przez wieki, by wciskać łatwowiernym ciemnotę. Musimy być ostrożni. Opinia publiczna zdaje się przyjmować te słowa za dobrą monetę. Słyszałem, że ta serta... coś tam? Musieli to zrobić tuż po nowym roku? Mam nadzieję, że nie nakładał ludziom do głowy dziwnych pomysłów. Gdy kult powstał, nie wydawało się, że robił coś szczególnego, byli po prostu towarzyszeniem. Oczywiście nic w tym złego, powiedziałabym, że to lepsze niż adresy i zamieszki. Ale fakt, że nie robili nic, też był bardzo osobliwy. Cały dzień przed kąpem, a co? Dobra. I tak, ogólnie rzecz biorąc... Jutra nie, fuka nie, Mitsuru nie. Zacznijmy od skarbniczki. Ja sobie zobaczę tylko, co tu będzie napisane. Czy będzie napisane od razu, że się wzmacnia? Robiła się. Nie wiem, czy tu z tego komitetu idzie wyczytać coś więcej, ale spoko. Jo, co słychać? Hej, chodźmy do Tartarusa, rozpoczniemy nowy rok z grubej rury. Jeśli nie będziemy się wysilać, to tylko sprawi, że będę się bardziej denerwować. Dobra. Cicho tam, Junpei. Nim jest nowy rok i w ogóle, ale wcale tego nie czuć. Wszyscy gadają tylko o kulcie i końcu świata, to naprawdę psuje nastrój. Dobra. Sprawdzę za wszelki wypadek, no nie, nikogo nie ma. Nie wiem, na co ja liczę właściwie. O kim mam pomyśleć? Chciałbym pomyśleć o kierowniczce drużyny. To też jest social, który już jestem prawie, mam na wykończeniu. Tak, pewnie jakbym chciał sobie wymarsować Twitter, będę musiał pomyśleć o ND Plusie, żeby wymarsować samą relację. Muszę pomyśleć, która relacja się najszybciej zaczyna, żeby ewentualnie móc pomarsować sobie to, co mnie interesuje, nie? Jak najszybciej. Rydwan... Z tych, co mam, to Rydwan na pewno czekajcie, jeszcze raz zobaczę. Sorry, że teraz zerkam co chwilę, ale no. Rydwan na pewno jest szybko dostępny, Sprawiedliwość też. Koło Fortuny chyba jest dosyć późno, Siła dosyć szybko, Pościągliwość dosyć szybko. Gitarka. Tutaj mam opcjonalne everyday eventy, dzisiaj, jutro, jeszcze cały dzień. No to co, idziemy do holu, jeszcze z komputerka pokorzystamy. Co wie, że zostanie zbawiony? Co za żart. Kto kupuje takie teksty? Dobra, komputer. Skarbniczka jest.
Można oczywiście drużynę lekkoatletyczną, to i to. Ta trójka jeszcze mi jest potrzebna. I to ostatnia trójka, która została. Z tej perspektywy. Dobra, zacznijmy od niego. Dobra. Jest wieczór. Dało ci się trochę poduczyć? Dobra, lecimy od razu do Krumpika. Dobra, i teraz tak. Drużyna była, ale klub miłośników sztuki. Dobra, czwarty pierwszy. Czekają nas jeszcze linka epizody ostatnie, niebawem. Mam nową wiadomość. Dzień dobry, ostatnio coraz bardziej czuję się wypalony, więc postanowiłem znaleźć dla siebie chwilę i gdzieś wyjść. Pewnie jesteś zajęty, ale byłoby miło, gdybyś do mnie dołączył. O! Spoko. To jest fortuna. Nie mam i tak nic do robienia. Chyba, że miałbym z kimś czas do spędzenia, ale chyba nie, to już dalej ferie są. Kilka razy wyjeżdżałem z rodziną poza Japonię. Zawsze było bardzo fajnie i mam wiele wspaniałych wspomnień, ale... Studiowanie za granicą to sprawa długoterminowa, to znaczy, że to nie będą wakacje, ale przeprowadzka. Pomyśl o nowych inspiracjach. Masz rację, na pewno doświadczę tam wielu rzeczy, z którymi nie spotkałbym się pozostając tutaj. Poznanie różnych kultur mogłoby być bezcennym doświadczeniem dla młodego artysty, takiego jak ja. Wydaje mi się, że... Hirana wydaje się być pod wrażeniem tego, co powiedziałem. Czuję, że dzisiaj bardzo się zbliżyliśmy. A to przy okazji, ta książka z wróżbami, którą wtedy kupiłem, była całkiem ciekawa. Istnieje metoda zwana tasseografią, która umożliwia przepowiadanie przyszłości, a powstaje fusów z kawy. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę i postawiłem wrócić do internetu. No i spoko. Przynajmniej jakiś czas minął. O, cześć, witaj z powrotem. Ostatnio widuję dużo graffiti i przerażających plakatów. Ostatnio wiele osób dziwnie się zachowuje. Zastanawiam się, czy to jest coś związane z Nyx. Ej, chodźmy na Tartarusa. Może nie. Idziemy teraz do pasażu handlowego na stację zapewne. Pójdziemy spędzić ostatni link epizod z Akihiko. Ale rzeczywiście to strasznie tutaj wygląda. Tu jesteś. Masz chwilę? Czy chcesz spędzić czas wieczór z Sanadą? No dobra, już wiesz, co chcesz zjeść? Dobra, czas chyba, żebym ci się odwdzięczył za wszystko. No, spotykam was razem. Oho, odciągnął młodego. Oficerze Kurosawa, zwykle pan tu nie bywa. Czy coś się stało? Nie, pomagam tylko w patrolowaniu terenu. Jak być może zauważyliście, ostatnie miasto jest trochę inne. Nie wiem, co się szykuje, nie przesiadujcie za długo na zewnątrz. Dzięki, niech pan też na siebie uważa. Tak zrobię. A skoro już jest okazja, chciałbym o coś zapytać. Ostatnio twój znajomy wypytywał mnie o sprawy związane z moją pracą. Nie wiem, co kombinuję, ale może ty masz jakieś pomysły? Podziwię pana? Co? Chcesz zostać policjantem? Nie, znaczy, nie myślałem o tym jeszcze. Pomyślałem, że powinienem pana lepiej poznać, oficerze Kurosawa, skoro tak dużo pan dla mnie zrobił. Od dawna miałem go na oku, ale muszę przyznać, że w ciągu ostatniego roku bardzo się zmienił. To dzięki tobie? Jeśli tak, to mam nadzieję, że będziesz się nim dalej opiekować. Ma tendencję opakowania się w kłopoty, gdy nie patrzysz. Mogę podać przykład. Pod koniec ubiegłego roku mieliśmy zgłoszenie. W świątyni Naganaki znaleziono dużą grupę nieprzytomnych członków gangu. Wyglądało to na wynik bójki, ale każdy, kogo pytaliśmy, twierdził, że sami to sobie zrobili. Napastnik wciąż jest nieznany. Myśleliśmy, że mogło dojść do starcia z innym gangiem w okolicy, ale z pewnych źródeł wynikało, że sprawców było tylko dwóch. Najbardziej zaskakujące jest to, że u nikogo na miejscu zdarzenia nie stwierdzono żadnych obrażeń. To dość niewiarygodne, biorąc pod uwagę choćby liczbę uczestników. Ktokolwiek to zrobił, musiał być bardzo sprawny. Z drugiej strony, ofiary to tylko pospolite zbiry. Pewnie zbyt często próbowali szczęścia i w końcu się doczekali. Jest bardzo prawdopodobne, że druga strona działała w obronie własnej. A ponieważ nie było żadnych obrażeń, raczej nie musimy dalej zajmować się tą sprawą. Umarza pan tę sprawę? Ciekawe, że wyglądacie, jakby właśnie kamień spadł wam z serca.
Reprezentuję prawo, ale przede wszystkim jestem człowiekiem. Super podejście. Jeśli uczciwi ludzie postanowią wykorzystać daną im moc do dobrych celów, to nie zamierzam im przeszkadzać. Chyba zaczęłam się domyślać, co muszę zrobić. Dziękuję, oficerze Kurosawa. Nie zrobiłbym nic? Za co mógłbyś być wdzięczny? Teraz sobie tylko dywagowałem. Tym razem wszystko skończyło się dobrze, ale lepiej nie róbcie to więcej. W dzisiejszych czasach takie zbiory coraz częściej noszą broń. Może to normalne, bo dziś wszystko można sobie sprowadzić, ale ostatnio wszędzie jest jakby bardziej niebezpiecznie. Brzmi strasznie. Tak, broń jest dość powszechna w innych częściach świata, nie wspominając o różnych zbirach z zagranicy. Życie za granicą, nie zamyśl. Po skończeniu szkoły będę miał dużo wolnego czasu. Może sprawdzę, jak to zaprowadzą mnie moje pięści. A ten znowu swoje. Żarty żartami, ale w młodym wieku masz wiele możliwości. Czasem mi to brakuje. Może kiedyś będziemy mogli spotkać się we trójkę drinka. Cóż, będę już szedł. Kiedyś, hm. Wiesz, ostatnio dużo myślałem o przyszłości, o egzaminach i nie tylko. Bez względu na to, jaką drogę obiorę, zamierzam nadal walczyć. Jestem jednak pewien, że niektórych rzeczy nie będę w stanie zrobić sam. Dlatego kiedyś chcę zostać dowódcą, takim jak ty. Ale co ja tu planuję? Póki co mamy zadanie do wykonania. Będę chronić ciebie i wszystkich moich przyjaciół. Będę walczyć o naszą przyszłość. Muszę też być starszym bratem, z którego będzie dumna. A, właśnie, muszę ci je dać, zanim zapomnę. Spoko morda z tego sonady bardzo. Owidzi. Możesz ich używać, jeśli chcesz. Później ci pokażę, jak je zawijać. Robisz to z jakiegoś powodu? Nie, nie ma żadnego powodu. Ale gdy je założysz, będziesz pewniej trzymać broń podczas walki, a raczej po prostu je weź. To dzięki nim mogę w pełni wykorzystać potencjał moich pięści. Chcę, żebyś miał te same możliwości. Może zakończmy wieczór w wielkim stylu, jedząc coś dobrego. Dzisiaj możemy zaszaleć, więc nie krępuj się. Ja płacę. Brzmi się... Ale chamskie ci odpowiedzi, co? Brzmi się, że staruszek. Tak? Oficer Kurosawa powiedział, że jeśli to powiem, będziemy mieli lepsze stosunki. Damy radę. Będziemy działać razem jeszcze przez wiele lat. Potrafię to jako trening. Dobra, ruszajmy. Jedliśmy i żeby dyskutowaliśmy? O, nawiązując się do Winsadu, możesz teraz stworzyć poprzez fuzję Borech Niebios Horusa. O, to jest słońce. Jedliśmy i żeby dyskutowaliśmy o nadchodzącej bitwie. Mam nową wiadomość? Co to? Bibi, o! Teoretycznie niestety nie jestem wolny. No niestety, mam akurat sociala z... Znaczy link epizoda z Kenem. Przepraszam, nie z Kenem, tylko z Toromaru. Potem mam bardzo dużo wolnego. I niedługo wraca szkoła. Dzisiaj jest piątek, to już chyba... Szósty, siódmy... Nie wiem, czy już w ten piątek nie idę do szkoły, nawet może wcześniej. Dobra, save'uję. Teraz, gdzie może znaleźć Amadę? To jest pytanie. Równołeś. Ty patrzcie, rzeczywiście te symbole tutaj są, widzicie? Nyczsowe. Jak podejrzewam przynajmniej. Dobra. No, link epizod za link epizodem, ale w sumie fajnie, bo kończymy już wątki towarzyszy. Czy chcesz dzisiaj tak? Toromaru, wróciłam! O, proszę. Toromaru, jesteś taki cieplutki! Dzieciaki dość gwałtownie bawią się z Toromaru. Nie pochoruj się dobrze, Toromaru. Dużo ludzi ostatnio kiepsko wygląda. Mówią, że uśmiechanie się w trakcie płukania gardła zapobiega infekcji. A jeśli zmarzą ci stopy, złapiesz depresję, więc śpij dobrze opatulony. Mądry młodzieniec! Dobra, do zobaczenia! Siema! Równojady! Widzę, że dużo się u was dzieje. Cóż, w mieście coś się ostatnio zmieniło, nie uważacie? Tyle ludzi ma takie martwe spojrzenia, nie wspominając już o dziwnych historiach, które krążą na mieście. Martwiłam się, więc przyszłam sprawdzić, jak się macie. Ale wygląda na to, że nie mam powodu do niepokoju. To by było na tyle. Następnym razem przyniosę jakieś przysmaki, dobrze?
Wielu ludzi czuje się niepewnie z powodu dziwnych wydarzeń na całym świecie. Dajmy się wszystko. O, tu jesteście. Ten staruszy z zakupami? Tak. O, jestem skonany i robi się chłodno. No dobrze, czy umiesz grać w szogi, młody człowieku? Jestem zajebisty w szogi, cokolwiek to jest. A, znakomicie, znakomicie. To może zaszczycisz staruszka partyjką. Zdaje się, że Koromaru ma na to ochotę. W takim razie zaczynamy. Nie mam teraz z kim grać. To będzie świetna rozrywka. Koromaru i ja graliśmy w szogi ze starszym panem. Ej, chwila, Koro, to za wcześnie na taką wskazówkę. Co tu się dzieje? O, przepraszamy, rozsiedliśmy się przed samym wejściem, czyż nie? Ależ proszę się tym nie przejmować. No tak, oczywiście, przecież to internat, prawda? Czyli to oznacza, że ty też kiedyś opuścisz młodzieńcze? Rozumiem. Cóż, Koromaru, wygląda na to, że następne roczniki uczniów też będą się z tobą opiekować. Chociaż życie jest pełne pożegnań, nigdy nie stają się one łatwiejsze. Mądre i smutne słowa. Sprawdź to koniec. Sprawdź. Co? To było dobre posunięcie. Oj tam, co z tego? Dopiero zaczynamy. O, to była dobra partyjka. Będę musiał jeszcze was odwiedzić. Do następnego razu, chłopcy. Moje uszanowanie dla tej uroczej damy. Dziadcy, super. Prowadzka z internatu. Gdy skończymy naszą walkę, kiedyś to nastąpi. Trudno to sobie teraz wyobrazić, ale kiedyś będziemy musieli się z tym zmierzyć. No co walczymy, więc może czeka nas jakaś przyszłość. O, nie martw się, Koromaru. Wszyscy cię pokochają. O nie, moje pionki o szogi. Co ten starszy pan? Jury szogi leżą rozsypane na ziemi koło stóp starszego pana. Chyba powinienem mu pomóc. Koromaru i ja pomogliśmy starszym panu i odprowadziliśmy go do domu. Po zakończeniu walki. Gdy walka się zakończy, internet i Łatodaj nie będziesz potrzebny. W końcu każdy z nas pójdzie swoją drogą. To smutne. Ciekawe, co Koromaru chce robić, gdy skończy się nasza walka. Może powinienem go zapytać. Zapytaj, czy chce do mnie dołączyć. O. Zapytałem go, czy chce odejść wraz ze mną, gdy to wszystko się skończy. Wygląda na to, że Koromaru chce zostać ze mną, gdy nasza walka się skończy. Zadbajmy o przyszłość. A, zadowolony, o Jezu. To stara zużyta obroża. Z tyłu wszyty jest amulet. Czy mógł go tu umieścić kapłan? Czy to nie jest dla ciebie ważne? Wydaje mi się, że chcę, bym ją dla niego zachował. Jeśli zabiorę to do naszego następnego domu, może to uszczęśliwić Koromaru. Można mi liczyć. Obrożę Koromaru. Zajebiste. Wycie Koromaru niesie się po cichej świątyni. Czuję, że Koromaru jest bardzo zawzięty. Razem z Koromaru powoli skierowaliśmy się z powrotem do internatu. Mogę robić teraz bajchu. Świętą białą bestię. Super ancro. O, wróciłeś. Okej, pogadajmy z wszystkimi. Wzrok Koromaru jest stanowczy i pewny, jakby spoglądał tylko w przyszłość. Kiedy do nas dołączył, tylko on potrafił używać dwóch różnych teurgii. Teraz chamo rozumiem dlaczego. Koromaru przeżył coś bardzo ważnego jeszcze zanim nas poznał. No, rozpoczęła się szkoła, śledztwo mu wszystkich. Mózg wyprawiam przez kult. Żartujesz, prawda? Przecież nie możesz mówić serio. Bo jeśli tak będzie, to ja nic się nie wybieram, stary. No i nie ma za co, Junpei. Liczba przypadków zespołu apatii znowu rośnie. Pojawia się także wiele zgłoszeń o zaginięciach. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Społeczeństwo rozpada się na naszych oczach. Tajemnicze przypadki, cały czas mówią o nich w wiadomościach. Dotychczasowe sprawozdania dotyczące incydentów z cieniami były cenzurowane przez publikację, racja?
Tak, to dotyczy również ofiar. Opinia publiczna poznaje złagodzoną wersję wydarzeń. Jeżeli ktoś zostanie znaleziony nieprzytomny, pisze się o napadzie. Jeżeli ktoś zaginie, zgłasza się porwanie. Tak sobie z tym radzą. Problem jest to, że te incydenty są sporadyczne, a ofiar nigdy nie udaje się zidentyfikować. Ostatecznie klasyfikuje się je jako tajemnicze przypadki, bo cała sprawa jest niewyjaśniona. Czyli ta sama liczba przypadków budzi podejrzenia. Sytuacja robi się całkiem poważna. Mantra okultu jest sentencja, kto wie, że zostanie zbawiony. Ale czy ktokolwiek wierzy, że to prawda? Przypomina mi to trochę reklamy z tyłu gazet. Wiesz, takie w stylu kup to i tamto, a twoje życie stanie się lepsze. Dobra, podejdźmy jeszcze do komputerka. I została nam ostatnia strona randkowa do użycia. W sensie ostatnia osoba, z którą jeszcze mamy wbijaną relację. Jest to oczywiście Bibi. Jeszcze nie mogliśmy z nim spędzić czasu wolnego. Teraz w międzyczasie tak zwanym, więc tam go jeszcze podbijemy. No i co, teraz mamy znowu dzień wolny. W sensie możemy robić co chcemy. Teraz ogólnie większość dni w styczniu to wygląda. Ale zobaczmy, czy możemy coś konkretnego. Czy to jest dzień szkolny? Czy Hero of... O! Ty, to może dzień szkolny. Chyba już dzisiaj jest powrót. Proszę. Dzień? Nie, to nie jest dzień szkolny. Tak, nie wiem, czy nie wczytać sobie pod tym względem, że... Czy mapa miasta? Pod tym względem, że moglibyśmy spędzić dzień... Patrząc na to, jakie były osoby, myślałem, że to jest dobry moment na to, żeby... że to już będzie dzień szkolny, nie? Słuchajcie, a jakbym wczytał to kiedy? System? Walczę o końca, wiem, że już to jest... Dzień, okej, czyli muszę tutaj po prostu powtórzyć chyba event z Koromaru. Dobra, trudno, zrobimy tak. To co, oczywiście przeklikamy. Sorry, że to wyszło, ale no nie byłem pewien, jak to zostanie tutaj rozegrane. Zobaczymy to w bardzo przyspieszonej wersji. W sumie świetnie to wygląda, jak to jeszcze oj, liczę ci, wydajmy z siebie wszystko. Dziadek jest szybki. Dobra, rozwalamy dziadzia jeszcze w szogi. No sprawdź. Dobra. Teraz ci widocznie wracamy albo w czwartek, albo w piątek. Ale spędzimy sobie czas pewnie ze czarpniczką na przykład. Zapytaj, czy chcę do mnie dołączyć. Zadbajmy o przyszłość. Takie samo odpowiedź wybrałem jak poprzednio, jeszcze je pamiętałem. Nie jest dla ciebie ważne. Można mi liczyć. Dobra, że Koromaru weszła. Jesteś dał głos i idziemy teraz jeszcze raz do komputerka. No tak wyszło, ale to w sumie ma trochę sensu nawet. I teraz idziemy sobie tutaj prosto. Zacznę ze strony rankowej. I myślimy sobie o uczniu z wymiany. Dobra, superancko. No patrząc na terminy, prawie na pewno nie uda nam się to wymaksować. Jeszcze gdzieś teraz będziemy robić wszystkie sociale z... IDs, jakoś się w tym miesiącu aktywują, więc... No szkoduwa, szkoduwa. Dobra, pójdę sobie z Chihiro. Przepraszam, że zawracam głowę. Cześć, to Fushimi. Chciałbyś dziś razem pójść? Przepraszam, że piszę dopiero teraz. Jeśli masz czas i ochotę, daj znać, zanim minie popołudnie. Dziękuję. Już upewnimy się na 100%, że dokończymy jej social link chociaż. No myślę, że tak dwa social linki albo trzy się uda skończyć, ale no. Nigdy wcześniej nie byłem w takim miejscu, nie wiedziałem, że będzie tak przyjemnie. Chyba jednak nie szumi zbytnio w grach wyścigowych. Starałem się nie przekraczać prędkości, zamiast pędzić do przodu. Zawsze prawa. Kierowcą pewnie też jestem kiepskim, gdy trzeba szybko zareagować, nie daję sobie rady. A ty, Bambos, planujesz zrobić prawo jazdy? Tak. Ale jak już się zrobisz, to może wybierzemy się na małą wycieczkę? Gdzieś daleko ze wszystkimi w samorządzie uczniowskim? Jeszcze nigdy nie byłam na tej wycieczce, więc myślę, że fajnie byłoby spróbować. Wygląda to, że Chihiro dobrze się bawi. Dobra, fajnie, zbliżyliśmy się do siebie. Chyba przez te gry zasłoń w gardle. Zaczęłbyś po coś do picia?
Spędziliśmy jeszcze chwilę w kawiarni i postanowiłem wrócić do internatu. Superancko. I mamy wieczór, wieczorem nie możemy robić kompletnie nic. Witaj z powrotem, Bambos, może udamy się wieczorem do Tartarusa? W przeciwieństwie do końca zeszłego roku, teraz mamy jasny cel, dostać się na szczyt. Zanim w ogóle zbliżymy się do Nyx, nie wolno nam się zawahać. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy. Znowu rozpoczęła się szkoła, ci lecą u wszystkich. To co już było? To prawda, te wakacje były za krótkie, żeby... A, bo ja z nimi nie dodałem, okej. Okay. To jest to, co dodałem 5, ale teraz mi zaliczyło. Dobra, idziemy do pokoju, bo nie mamy już nawet z kim za bardzo tych notatek robić. 6.1, idziemy spać po prostu. Może dzisiaj będzie dzień szkolny? Możemy zapisać, bo jak znowu będzie event, to... Wiecie, ale w sumie nawet jakby teraz był event, to chyba się na nią nie skuszę. Wszyscy teraz będziemy mieli awans. Dziś jest ostatni dzień ferii zimowych, okej. Okay. No ostatni dzień ferii, czy nie ostatni? Mapa miasta pokazuje pustki, więc idziemy od razu w spanko. Szybkie dni, tak zwane. I wieczór również, nie mamy tutaj nic do robienia. Jest 7 dzień stycznia. Czy twój dzień minął ci dobrze? Dobra, do pokoju. Pamiętam się mapa miasta, nic nie ma. I zaczynamy powrót do szkoły. Ostatnie 2-3 tygodnie, teoretycznie okienek na eventy całkiem sporo, ale w praktyce raczej się nie napalam na nic specjalnego. Jest nasz strój szkolny. Gdzieś zaczyna się trzeci semestr. Chyba, że będzie trwał no niedługo. No bo 31 jest koniec teoretyczny. Nie wiem, luty pewnie cały przypadnie, znając życie. I marzec może jeszcze ostatecznie dzień o parę dni. Ploteczki. Hej, słyszałeś plotki na temat tego kultu? Nie nazywaj go tak, jeśli niczego o nim nie wiesz. Zresztą to, że nadchodzi upadek, jest oczywiste. No cóż, nic na tej poradzimy. Tak, przepraszam, jest zadanie domowe na drugą lekcję. Budę. Byleby nie było z tym naszym kochanym oszołomem. Okej. Okay. Szczęśliwe nowego roku. Fery zimowe szybko minęły. Koniec z piciem. Och, jesteście nieletni. Ojej, współczuję wam. Ale skoro mamy nowy rok, to mam dla was pytanie. Zobaczmy, Bambos, czy słyszałeś o mnichu o imieniu Ikiu? Jest na tyle sławny, że zrobili serial oparty na jego życiu. Cóż, tak powiedział o nowym roku. Nowy rok jest wskaźnikiem podróży do określonego miejsca. Gdzie jest to pewne miejsce, w którym mówi? Rodzinne miasto, drugie życie, zaświaty. Pewnie zaświaty albo drugie życie. Zaświaty. Exactly. Tak, zgadza się. Nasze dekoracje noworoczne to tylko kamienie milowe na ścieżce zaświatów. Ikiu był ekscentrycznym starcem. Podczas obchodów nowego roku nosił ze sobą laskę z czaszką na czubku. Przypadkowym przychodzią mówił na przykład śmierć się zbliża i tak dalej. W każdym razie, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o takich starodawnych wydarzeniach, możesz zapytać o to Ekodę, to znaczy pana Ekodę. A teraz otwórzcie proszę podręczniki. Udzieliłem poprawnie odpowiedzi, wszyscy w klasie patrzą na mnie z szacunkiem. Dobra, to jest oczywiście pierdoły. No i teraz pojawia się zagwozdka. Dawno nie byliśmy w szkole. Nauczyciele i koledzy z klasy chyba mają się dobrze. Przy okazji, zauważyliście, że nie było Junpei'a? Widziałem, jak szedł na dach przed popołudniowymi lekcjami. Może postanowił opuścić pierwszy dzień semestru? Oho. Dzisiaj jest tak ciepło i przyjemnie. Przyjedziemy się na dach, to dobre miejsce rozmowy. Masz chwilkę? Chodź ze mną na troszkę dach. Oho. Junpei i Yukari są na dachu. Postanowiłem, że spotkam się tam z nimi. O, Bambos. Przepraszam, nie przyszłam tu z żadnego konkretnego powodu, po prostu miałam ochotę to zrobić, a znalazłem tu Junpei'a. A, ja też poczułem taką potrzebę. Może tyle razem przeszliśmy, że nadajemy na tych samych falach. To tylko twoja wyobraźnia. Jeśli nadaję na tych samych falach co Junpei, lepiej zmień kanał. Ale chamstwo. Niemiło, koleżanko, nasza. W każdym razie ładny dzisiaj dzień, co? Wiatr jest trochę chłodny, ale rzeźka bryza jest bardzo przyjemna. Sam ten widok nie jest taki zły. Wygląda znajomo, ale to chyba lato tak mnie uspokaja. Więc wydaje się prawie nierzeczywisty. Ostatnio ludzie ale mdleją i znikają. Wiadomościa też mówi coś o incydentach związanych z cieniami. Tsuru twierdzi, że to przez zbyt wiele ofiar z cieni. Korekty pamięci nie następują wystarczająco szybko. Właściwie tego nie rozumiem, ale to wszystko przez Nyx. Jakby świat sięgnął dna, zaczęły się nawet pojawiać jakieś dziwne sekty. Wydaje mi się, że nie będzie to jedna z tych chwil, gdzie się stwierdza, o, to był tylko sen. Nadal mamy czas. Zrobimy co możemy, niczego nie żałując. Nie będę próbowała być wyluzowana i mówić rzeczy w stylu chcę wszystkich chronić, ale nie wytrzymałabym, gdyby nasz wspólny czas zniknął. Ta.
Właściwie opowieści o moich wspaniałych bitwach powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie, po kres świata. I kto to mówi? Czy to nie ty strzelałeś w fochy i sprawiałeś same kłopoty? Cóż, to przez moją młodzieńczą porywczość, wiesz, od czasu dorosłem. Też tak uważasz, Bambos? Zawsze mogę cię liczyć. A, powiedzmy mu. Tak, wybawię wszystkich z opresji. Nie rozpieszczę go, Bambos, znowu sodówka uderzy mu do głowy. Nie powinnam się wypowiadać, ale ja też czasem potrafiłam coś sobie bzdurać i wyżywać się na innych. Lecz od tego czasu dojrzałam. Na pewno. Myślę, że wszyscy dojrzali. W końcu kiedyś była nas tylko trójka, prawda? Gdyby ktoś mnie wtedy spytał, nigdy bym nie powiedział, że do tego dojdzie. W tym roku wszyscy tyle przeszliśmy. Cóż, no tak, ale trzeba myśleć pozytywnie. Nasza przyjaźń jest teraz silniejsza, prawda? Nie mów teraz taką poważną miną. Zawstydzasz mnie. Ale chyba jest całkiem okej. Okay. Razem zaszliśmy tak daleko. Doprowadziliśmy to do końca. Doprowadźmy to do końca. Uda nam się. Właśnie, każmy im się wynosić. A ci dwaj goście ze Stregi jeszcze nic nie zrobili, ale na pewno coś planują. I my też musimy się zająć. Pokażmy im, co potrafi trio Spoes 2F. Z wami czuję się naładowana energią. Właśnie coś sobie przypomniałem, Junpei. Nigdy nie oddałeś mi płyty. Właściwie to nigdy nie zwracasz niczego, co pożyczyłeś. Co? Ach, tak! O to chodzi. Musisz o tym teraz wspominać? Dobra. Jak wiecie, mamy IDs, ale... Zanim do IDs przejdziemy, chciałbym zobaczyć jedną rzecz a propos jej social linka. Ona jest dostępna w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty. Poza jakąś jedną datą. Okej. Okay. No, nie ukrywam, że chodzi mi po głowie, no tylko, że ona jest bardzo późno dostępna. Z jednej strony przydałoby się przede wszystkim ją zrobić, bo jakbym powtarzał potencjalnie i zostałoby mi, powiedzmy, do zrobienia, no chociażby Fortuna. No, Fortuna jest w czerwcu dopiero... Ale czekaj, w czerwcu to jest dopiero, to jest... To jest bardzo szybko. Ja po prostu za tą Fortunę w poradniku się bardzo późno wziąłem. Nie, no to zdecydowanie się opłaca zrobić IDs jak najszybciej. Po prostu, jakby powiedzmy nie wyszły mi inne sociale, spoko, jakby nie wyszedł mi social z IDs, to musiałbym czekać aż do cholera jasna, no praktycznie końca gry. Która jest inna sprawa. Bo ja nie mam z nią persony odpowiedniej, więc muszę na chwilę skoczyć sobie do aksamitnego pokoju. Ja, czy ja mam w ogóle jakąś personę, bo to jest Aeon z tego co rozumiem. Pewien nie jestem, czy to tak samo się za po polsku. Ale no będzie na samym końcu listy. Fuzja przyzwanie. Eon, mam Nidhogra. I są jeszcze dwie, tylko trzy persony są tego rodzaju, tak samo jak są tylko trzy sądy ostateczne, ciekawe. Ale to są takie no, rzadsze, powiedzmy, jednostki. To jest on. A, w ogóle zaraz wam pokażę, do tego przystojniaka zrobiłem sobie szatana. Wiecie, może to będzie według nazwy prościej. To jest krasne. Mam nadzieję. Lecimy dalej. Lecimy dalej. I teraz tak. Save it leci. I idziemy spędzać czas z nowym socialem z klasy. Czyli z Aeon. Czyli z IDs. Dawno nie było mnie w szkole. Wiem, że to może niewłaściwy moment, ale zyskałem nowe spojrzenie na bardzo wiele spraw. Bambos, masz jakiś plan na czas po szkole? Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym pójść z tobą do domu. Dziękuję. A jest też jedno miejsce, które chciałbym odwiedzić przed powrotem do internatu. Możemy iść? Ostatnio często tu przychodzę. Wcześniej nie rozumiałam, po co chodzi się do tych całych świątyń, ale ostatnio to się zmieniło. To tutaj ubiegłego lata znaleźliśmy Koromaru. Czekał tu, chociaż wiedział, że jego pan zginął. Teraz już wiem dlaczego. Ludzie często kierują się uczuciami, a nie efektami. Wiedział, że jego pan nie żyje, ale czuł, że chce z nim być, dlatego został. Ja odczuwam to samo. Zdawałam sobie sprawę, że nie mogę cię ochronić, ale i tak wróciłam.
Podświadomie działałam pod wpływem emocji nieludzi. Byłam wtedy tak zdezorientowana, że tego nie zauważyłam, ale tak właśnie było. Wygląda na to, że podczas gdy przybyłam w twoim towarzystwie, przybywałam, parametry dotyczące mojego zachowania zostały zaktualizowane, Bambos. Poczułam lekką sympatię ze strony Iris. Eon. Eon to się za po prostu. Odblokowano wszystkie więzi, ulubieniec person. Zostały mi teraz 4 osiągnięcia. O, źle się wyraziłam. Powiedziałam, ludzie często kierują się uczuciami. Oczywiście Koromaru i ja nie jesteśmy ludźmi. Wybacz. Iris wygląda trochę na samotno. Postawiliśmy wrócić do internetu. Dobra. Wieczorami oczywiście nie wiem, czy zgadniecie, ale nie mamy nic do roboty. Cześć, jak ci minął dzień? Szkoła jakoś różni się od tego, co było w zeszłym roku. Ma dziwną atmosferę, prawda? Wielu uczniów z mojej klasy rozmawiało o kultach i innych dziwnych rzeczach. Wydaje mi się, że ma to coś wspólnego z nadejściem Nyps. Cóż, daj znać, jeśli będziesz chciał iść do Tartarusa. Okej. Nie spodziewałam się, że kult stanie się tak popularny. Myślałam, że więcej osób się mu sprzeciwi. Ale jest jak ogień, który przyciąga ćmę. Większość po prostu go zaakceptowała. Wszyscy w szkole myślą, że to normalny trzeci semestr. Nie mają pojęcia, że to może być ich ostatni trzeci semestr w życiu. Nie wiem, jak mam się z tym czuć. Chociaż jesteśmy w tej samej klasie, mam wrażenie, że żyjemy w innych światach. Wiedziałam, że kult będzie miał pewien wpływ na naszą szkołę, ale nie spodziewałam się, że aż taki. Jak im się przeciwstawić? Macie jakieś pomysły? Mam nadzieję, że oproszę pod szeptem kultu. Masz rację. Pozostaje mieć nadzieję, że ludzie znajdą w sobie dość siły, by oprzeć się naukom kultu. Dobra. Do pokoju. I tutaj myślę, że randkowych notatek z Aegis nie ma sensu robić. Ale na wszelki wypadek chyba zacznę mimo wszystko save'ować na trzecim save'ie. Dzisiaj nie ma już więcej lekcji. Ponieważ jakby coś poszło nie tak, to nie będę musiał cofać się i wracać. W ogóle, kurde, powiem... Aha, to są jeszcze z września save, okej. Okay. Myślałem sobie, że kurde, to też są ze stycznia? Jakim cudem? Patrzcie, że to jeszcze miałem 36 poziom. Ten save jest sprzed, no tam nie wiem ilu, tam... 12 odcinków. I tam było 37 godzin. Naklepaliśmy po drodze masę rzeczy. Masę. Dobra, Aegis, 9. Zgadza się? Zgadza się. Witaj, Bambos. Mamy dzisiaj piękną pogodę. Jeśli nie masz nic przeciwko, chciałabym znowu pójść do domu w twoim towarzystwie. Bardzo ci dziękuję. Zanim wyjdziemy, czy moglibyśmy jeszcze pójść na chwilę na dach? Zaraz odlecimy na jej plecach w stronę zachodzącego słońca. Lubię to miejsce, widać stąd całe miasto. Po prawej jest most księżycowy, a tam centrum palownia. A wiesz, że widać stąd też nasz internet? Na Yakushimie, gdzie spałam, wody oceanu było o wiele przejrzystsze niż tutaj, ale tu jest lepszy widok. Zanim tu trafiłam, nie zastanawiałam się w ogóle, czy podoba mi się otoczenie. A jak ty uważasz, Bambos? Czy podoba ci się tutaj? I tutaj mam wybrać opcję pierwszą. Podoba mi się tutaj. Miło mi to słyszeć. Mamy te same odczucia, oglądając tę samą scenerię. To miłe. O, na przykład tej bliskości. Zaczęłam odczuwać różne emocje, których wcześniej nie znałam. Czasem to trochę przerażające. Ale skoro może się zmienić, przebywając w twoim towarzystwie, chcę cieszyć się tymi uczuciami. Iris pokazała mi, że jest zdeterminowana. Moje relacje się pogłębiły. Och, wybacz, moje gadulstwo. W końcu mamy styczeń i wieją tu dość chłodne wiatry. Nie chciałbym, żebyś się przeziębił. No, to byłoby kiepskie, żeby bohater wielki się przeziębił. Wróciłeś. Zostały już tylko 3 tygodnie do dnia Irs. Los całego świata, teraz o tym myślę. Koncentruję się tylko na tym, żeby iść do przodu. Nie znać, jeśli masz ochotę iść do Tartarusa. Daj ci już spokój z tym Tartarusem. Twój pokój. Pewnie się tylko... No nie wiem, czy ja to oczekuję. Są same sociale szkolne zostały, więc... No. Dziesiąty. Dziesiątego nie zrobimy nic z nikim, bo... No nie, a ewentualnie może nie zjeść węcir tutaj. Co dziś planujesz? Jeśli jesteś wolny, chodźmy gdzieś. Daj znać, jeśli możesz się spotkać przez południe. Możemy spędzić czas.
Nie mamy i tak nic innego, lepsze do roboty. Przynajmniej z Rydwanem spędzimy trochę wolnych chwil. Nie robię sobie wolnych dni od treningu, to bzdura. Gladonir z drużyny już dowiedzieć się o moim planie. Ćwiczyła bieżnie od gimnazjum, a oni mi mówią teraz, że mam przestać? Stary, w takim tempie skończę jak te świry w wiadomościach, wiesz, chodzi o ten zespół apatii. Nie poddawaj się. Tak, muszę tylko zachować zimną krew, nawet jeśli kolano zacznie boleć. Drużyna nie może się dowiedzieć. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, że nie miałbym iść na trening po szkole. Muszę teraz przetrwać. Wygląda pochmurnie. Muszę dostarczyć sobie wszystkich składników odżywczych, jeśli chcę zyskać siły. My sportowcy musimy o siebie dbać, kiedy nie jesteśmy na bieżni. Wrócimy do internatu. No wieczoru niestety z nikim nie spędzę, bo jest niedziela. Że dni lecą szybko. No koniec na horyzoncie. Ja też o tym myślę. O, rośliny na dachu. Dobra, lecimy na dach. I tu jeszcze coś posadzimy sobie. Zawsze nie trochę odnawianka. Szpinaki. No i jeszcze raz szpinak wrzucimy. Inwestory to już ostatnie plany są. Dobra. Dobra. Poniedziałek. Dziś jest święto dorastania, mamy wolne. O ja pierdolę, święto dorastania. Wiecie, do czego dorosłem? Do tego, że... no... nie ma szans zrobić tych social linków, jak jeszcze poniedziałek, który mogliśmy na przykład zajść i spędzić, spędzamy na święcie dorastania, na którym... no, surprise, surprise, nie możemy kompletnie nic zrobić. Aj, szkoda, że tak poucinali te rzeczy. Dało ci się trochę poduczyć? Dziś jest święto dorastania, nie chcę, żeby moje życie się skończyło zanim dorosnę. Chcę dziś wieczorem iść do Tartarusa. A, chcieć? To se możesz. I pokój, save'a tylko zrobimy. Jeszcze święto dorastania wywalili. Świnie totalne. 12. A tutaj mam konkretny plan. Słyszę jakieś rozmowy, ploteczki. No właśnie, chciałem ci pokazać to czasopismo, które dzisiaj wyszło. Które? Nie mów mi, że opublikowali artykuł na temat kultów. Ostatnio wszyscy twierdzą, że zbliża się koniec. O co w ogóle z tym chodzi? Po prostu go przeczytaj, samo zobacz, jakie to realne. Pierwszy dzwonek. Dobra. No ale zimno, szkoda, że nie mam skóry powlekanej metalem. Lśniłabym wtedy jak słońce. Wiecie, co mam na myśli, mówiąc o powlekaniu metalem? To taka metoda pokrywania rzeczy cienką warstwą metalu. Cynowanie na przykład odbywa się poprzez powlekanie żelaza cyną. W przypadku falistego żelaza powleka się je cynkiem. Jest ono cynkowane. Przy okazji, złote medale powstają poprzez powlekanie srebra, warstwą złota, w procesie nazwanym platerowaniem. Technicznie rzecz biorąc, olimpijczycy nie zdobywają więc złotych medali. To rozczarowujące, prawda? Gdzieś śpiąc. Tutaj nawet nie mam... dosłownie nawet w poradniku nie jest napisane, co trzeba robić, więc ja sobie po prostu zamknę oczy. Odwagę podbić, bo jeszcze mi brakuje. Dobra, i teraz tak. Torek. Wtorek, poczekajcie, zerknę sobie tylko. Bo znowu kombinuję. Wtorki, środy i piątki. Tylko tak, środa to jest... według tego poradnika, środa jest... Jutro, a ja on już mam zaklejkowaną. A z tej w piątek będę robił środa. Jest wtorek 12, środa to 13, 14. A w piątek o dziwo mam w ogóle link epizoda. A w sobotę z kolei znowu mam Aeon. Chyba jeżeli chcę jakkolwiek dokończyć tą relację z Chihiro, muszę to zrobić teraz. Niestety, no, za cenę Bibiego. Bibiego może jeszcze gdzieś wcisnę, ale potencjalnie nie wiem, czy ona nie jest potrzebna mi do zrobienia Mesjasza. Także idziemy teraz off the poradnik, spotkać się z Chihiro i skończyć jej relację. Już do domu? Czy widziałeś, że co roku samorząd uczniowski organizuje liczną zbiórkę pieniędzy? Wkrótce zaczną je przygotowywać, najpierw zrobią lotki. Jeśli masz czas, może mógłbyś mi pomóc? Prawda, że każdy z partych eventów się tak rozjechało.
Dzisiaj nie ma zbrań, więc chodźmy o pokoju samorządu uczniowskiego. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby mi pomóc. Wiedziałeś, że jeśli potrzebujesz miejsca, uliczną zbiórkę pieniędzy musisz wysłać zgłoszenie 2 miesiące wcześniej? Myślałeś, czy tyle ulotek wystarczy? Brzmi skomplikowanie. Zgadza się, ale na to się pisałam. Przewodnicząca samorządu uczniowskiego wspominała już o zbiórce, ale teraz, kiedy już prawie ją organizujemy, prosiła mnie, żebym się nią zajęła. Od czasu rozwiązania sprawy z panem Takenozuką, czuję się bardziej pewna siebie, a może lepiej powiedzieć, że jestem proaktywna. Rozmawiam teraz nawet z chłopakami w klasie, cóż, tylko trochę. W każdym razie ta zbiórka to tylko początek. Od teraz nie będę bać się prowadzić nowych rzeczy. Och, ale byłabym wdzięczna, gdybyś nadal czasami pomagał, tak jak dzisiaj. Wierzę w ciebie, Chihiro. Tak, dziękuję. Och, to mi przypomina. Pamiętasz ten zbiór ilustracji, który znalazłem w księgarni? Najwyraźniej ktoś go kupił. Sprawdziłam w inny dzień i już go nie było. Ale z jakiegoś powodu nie jest mi smutno. Jeśli ten ktoś jest szczęśliwy, ja też jestem. Chciałbym, żebyś to przyjął. To zbiór opowiada interesomego artysty. Kupiłem je dawno temu i czytałem tyle razy, że praktycznie znam je na pamięć. Chciałbym, żeby różni ludzie przeczytali tę książkę, tak samo jak ten zbiór opowiadań. To z pewnością lepiej niż gdybym zostawiła ją dla siebie. Czy mógłbyś być pierwszym z tych wielu czytelników? Dzięki. Manga Shoujo. Kiedy skończysz czytać, przeprosz komuś innemu. Może dobrym pomysłem byłoby oddanie jej do księgarni. Już jej nie drukują, więc nowe wydania nigdy się nie pojawią. Dziękuję. Miałam tyle szczęścia, że cię spotkałam, Bambos. Ta książka nie mogła trafić w lepsze ręce. Dobra. Zobaczymy, co to nam da tak naprawdę. Melchizedeka. Ach, tutaj jesteś, Fushimi. Przeszkadzamy? Nie, ani trochę. Potrzebujesz czegoś? Samorząd uczniowski jakiś czas temu zorganizował uliczną zbiórkę pieniędzy i poprosił uczniów o udział, prawda? Chcielibyśmy dowiedzieć się o tym trochę więcej. Masz może jakieś informacje? Oczywiście, mogę pomóc. O, jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą pomoc, Bambos. Przepraszam, że ostatecznie zająłem się tyle czasu. Resztą zajmę się sama. Mogę iść z tobą. Mam radę w pojedynkę, to tylko krótka rozmowa. Jeśli jednak nadarzy się okazja, wróćmy kiedyś znowu razem do domu. Dlatego ona potem jest taka pewna w czwórce. Dobrze, wpiszcie swoje dane i wasz klasa na tym formularzu. Jeśli chodzi o to, czego możecie się wtedy spodziewać. Kiedy pomogłem Chihiro, wróciłem do internatu. O, jesteś wreszcie. Idziemy do Harakure. Chcesz dołączyć? Jasne, nie jestem głodny, nie przypadłem z ramenem. 12.01? Mogę iść, bo i tak nie mam co. Wow, łatwo poszło. Sanada, dzisiaj stawia. Pamiętasz ten zakład z Yakushimy? O, pewnie już zapomniałeś. Cóż, ostatecznie wygrałeś, nawet jeśli wygrała Aegis. W każdym razie Sanada przegrał, no nie? Nawet jeśli przyznanie się do porażki zajął mu pół roku. No dalej, wszyscy już wyszli, musimy się zbierać. Wszystkim pasuje danie dnia, tak? Dla mnie spoko. Dobrze, poprosimy 5 razy danie dnia. Rany, ale super! Sanada nigdy wcześniej nie zaprosił nas wszystkich na ramen. Akceptuję porażkę, ale dlaczego miałbym zaprosić wszystkich? A ty nadal o tym? No jest spokój, Sanada, zakład to zakład, musisz zapłacić. Dobra, dobra, nigdy nie powiedziałem, że to nie zrobię. Co się stało, Aegis? Ty też we mnie wątpisz? Nie, ale... Widzieliście gazetę Aladzie? Na rower przykuł moją uwagę. Jaką gazetę? Tuż przed nią leżało. Te, narodziny Mesjasza, wypowiedź archaryzmatyczna o przywódcy. Narko Jezus, oto on stoi na czele tej sekty. To pewnie o tej sercie zagłady, w internecie jej pełno. Ej, spójrzcie na to zdjęcie, zobaczcie jak wygląda ten ich tak zwany Mesjasz. Co to? Czy to Takaya? Wiedziałam, że coś się święci, a więc ostatecznie to strega. Właśnie straciłem apetyt. Posłuchajcie. Ludzkość jest obecnie więźniem grzechów, nienawiści i złości. A wkrótce zstąpi na ten świat Zbawca, który zerwie krępujące asokowy i wyniesie tu nowym zwyżynom. Ta wspaniała istota nosi miano Nyx.
Widziałam jej chwałę, a ona pobłogosławiła mnie niewyobrażalną mocą. Kiedy Nyx przybędzie, skończy się ból i cierpienie. Ludzkość zostanie wyzwolona. Skąd on do cholery wie o Nyx? Chwila, on twierdzi, że Nyx uratuje świat? Przecież to kłamstwo. To chyba nie ma znaczenia, dla niej to tylko gra. Co za Wajza? Są jednak tacy, którzy nie rozumieją prawdy, chociaż oni też zostali pobłogosławieni. Zyskali taką samą siłę co ja, ale wykorzystują ją do własnych korzyści. To tych nierodziców należy obwinić za niedawne tragedie, do których doszło na naszych ulicach. Ja, czy on mówi o nas? Co za bzdury. Cii, nie tak głośno, nie jesteśmy tutaj sami. Ja co, niby im chodzi z tym charyzmatycznym. Dlaczego nagle stał się gwiazdą? Najwyraźniej Jin był już dobrze znany w internecie. Pewnie potrafi wpływać na opinię publiczną. Tak, założy się, że popularność Takai to jego sprawka, budował jego markę celebryty. Ta dwójka przyprawia mi ją mdłości. Bracia i siostry, rozpocznę przygotowania na przybycie Nyx. A nie obawiajcie się złoczyńców, którzy bezczeszczą swoje dary. Nyx naprawi ich błędy. Niech w waszych sercach zapanuje spokój. Oczekujcie zbawienia. Urosowieni są ci, których raduje przybycie Nyx. Bracia, nadchodzi rewolucja. Rewolucja? Ludzie chyba nie kupią tego badziewia, co? Być może tylko siła wyjątkowo charyzmatycznej jednostki jest w stanie zmienić tę blisko przyszłość. Koniec artykułu. Wyraźnie po wywiadzie ci ze Strelli znów zniknęli. Cóż, mogli udać się tylko w jedno miejsce, od Tartarusa. Ej, tylko niepotrzebnie zabierają wszystkim czas. Wygląda to, że udało im się zmienić atmosferę w całym mieście. Ale też nikt nie mówi tego na głos, ludzie muszą się bać. Pewnie tak jest. Dlaczego ktoś miałby wierzyć w te bzdury? To nienormalne. Wiara w to, co się słyszy, to świadomy wybór. Ci ludzie w żaden sposób nie mogą znać prawdy. Cóż, nic dziwnego, że nadchodzi koniec świata. Wszyscy umrzemy. Ale czy to takie niezwykłe? Każde życie kiedyś dobiegnie końca. Czy pojawienie się Nyx jakoś to zmienia? Śmierć to naturalna kolej rzeczy. Ludzie muszą zdawać sobie z tego sprawę. Szukają ucieczki. Chyba tak. Mówiąc szczerze, gdyby to wszystko się nie wydarzyło, nawet nie pomyślałbym o swojej śmierci. Ale skoro już do tego doszło, to po co nadal to roztrząsać? Naszym celem jest Nyx. Jeśli Strega wejdzie nam w drogę, zajmiemy się też nimi. To wszystko, co musimy wiedzieć. Zgadzam się. Pewnie tak wpadniemy na nich w Tartarusie. Jakby na to nie patrzeć, chcą się nas pozbyć. I obiecany już blisko. Tak. Do tego czasu musimy zrobić, co w naszej mocy. Dobra, najpierw sprawy najważniejsze. Będziemy potrzebować mnóstwa energii. Jedzmy. Przepraszam, proszę dodać mistrzę Harakure do listy. Nie masz nic przeciwko, co Sanada? Ej, Junpei, nie twierdziłeś czasem, że zjesz też połowę porcji Aegis? Nie martw się, padam z głodu. Lepiej, żebyś zjadł wszystko. Głodomór. Dobra, sejwit leci. Muszę przyznać, że sposób, w jaki Strega manipulowała mediami, był imponujący, jednak jestem nieco zawiedziona, że media tak łatwo pozwoliły im na siebie wpłynąć. Myślisz, że Strega płaciła medium za to, żeby ją promowały? Właściwie to byłoby jeszcze bardziej rozczarowujące. O. Koromaru aż emanuje determinacją, chyba nie chce iść na spacer. Niech to diabli, uwierzysz, że te dupki ze Stregi po prostu przyszli i wycięli nam taki numer? Bez przerwy gadają o tym cholernym kulcie, a teraz próbują zrzucić winę na nas? Nie mam mowy, żebym im odpuścił, nawet jeśli padną na kolana i będą błagać o litość. Według mnie magazyny, które opublikowały wywiady ze Stregi, są idiotyczne. Nie mają żadnego wyczucia. Czy dla nich nie liczy się napisanie czegokolwiek, byle tylko się sprzedało? To kapitalizm. To prawda, ale to niczego nie usprawiedliwia. 95% ludzi, których media czynęły charyzmatycznymi, to szarlatani. Członkowie Stregi z pewnością nie należą do tych autentycznych 5%. Nie mają żadnej charyzmy, to agitatorzy, którzy podburzają społeczeństwo. Myślę, że Strega kontroluje ludzi wykorzystując ich słabości. Gdyby wszyscy byli wystarczająco pewni siebie, Stregi nie poszłyby tak łatwo. Przecież my nie daliśmy się uwieść ich naukom, prawda? Dobra. Jasne, bez względu na wszystko, co możemy. Nie możemy zapomnieć, kim jesteśmy oraz w co wierzymy. Nawet gdybym nie należał do spoi, tak nie dołączyłbym do kultu. A ty myślisz, że dałbyś się w to wciągnąć? Nie mam mowy. Wiedziałem, że tak powiesz. Kult nie jest w stanie wpływać na osoby, które żyją w zgodzie ze sobą. Bursowanie pomogło mi odnaleźć ciebie, a ty chyba też masz coś, dzięki czemu nie tracić celu z oczu.
Dobra, jeszcze raz zasywuję i pójdę sobie monitarnia mi zrobić wieczorem z nią na górę. Przy okazji wzmocnimy sobie plony kolejne. To oczywiście możemy przeklikać, bo tu nic pewnie nowego nie będzie. Trzeba z tego. Pluteczki. Ostatnio mój brat dziwnie się zachowuje. Kiedy go przycisnąłem, zaraził mi, że ktoś w klubie SKP sprawił go zwerbować do klubu, do kultu. To jest ważne. Twój brat to zawsze wygląda na zdołowanego, jednak nie sądziłem, żeby ktoś działający w branży zbawienia i oświecenia chodził do nocnych klubów. Podobno ten koleś zawsze się kręci przy narożniku parkietu. Kiedy bracie o chwili zbawienia albo czymś takim, to wzrok mu się mąci. Osobiście trzymałbym się od niego z daleka. W klubie SKP ktoś podejrzany stara się namawiać ludzi, aby dołączyć do jakiegoś kultu. Jeśli tam się znajdę, powinienem zachować ostrożność. Pierwszy dzwonek. Okej. Jeśli nie masz więcej lekcji, idziemy z Iris. O, Bambos, już wychodzisz? W takim razie pójdę z tobą. Bardzo ci dziękuję. Na dworze jest zimno, więc powinniśmy pójść prosto do domu. Zobaczymy, o której jest następna kolejka. Ach. Jeju, co za zwierzyniec. Jak syczał jeszcze. Okej, zaczął włazić mi pod nogami. Bambos, stań za mną, to może być niebezpieczne. Wydają się bardzo zdenerwowane. Często was widuję w pobliżu świątyni, co się stało? Co, Koromaru? Sądzicie, że co robimy? Zaraz, wcale nie znęcamy się od Koromaru. To prawda, że pomagam w walce, ale... Co takiego? Nie! Och, okazuje się, że to starzy przyjaciel Koromaru. O! Nie wierzę, że mamy dobre intencje, ponieważ ostatnio Koromaru często odnosi rany. Jak możemy ich przekonać? Po prostu spróbujmy wytłumaczyć. Oj! To jest trzecia randa. Zapomniałem zupełnie, że tutaj trzeba... Ale tu akurat anything mogło być. Ej, cała ta sytuacja to nieporozumienie. Proszę, nie denerwujcie się, uspokójcie się. Próbował ugryźć metalową nogę? Przepraszam, mam twardą rękę. Rękę. Jezu, ale gang świeżaków. Rozumiem. Nic dziwnego, że są podejrzliwe w stosunku do mnie. Moje ciało wydaje mi się całkowicie nienaturalne. Mam nadzieję, że temu psu nic się nie stało. Ja ostatnio dużo myślałam. Bez względu na to, jak ludzkie stanie się... Okej. Jak ludzkie stanie się moje serce, moje ciało zawsze pozostanie maszyną. Tak, to oczywiste, jeśli się zastanowić. Jeżeli nie jestem wystarczająco silna, aby stać się bronią, to nadal jestem zbyt sztywna, aby uchodzić za człowieka. Nie mam swojego prawdziwego miejsca, ani maszyna, ani człowiek. Może to nieprawda. I tutaj trzeba wybrać to nieprawda. Ale... Och, Bambos, przepraszam. Dziękuję. Masz rację, muszę po prostu być sobą, nawet jeśli nie umiem tego uzasadnić. Przepraszam, że o tym wspomniałam. Gdyby mnie nie stworzono, nigdy bym was wszystkich nie poznała, łącznie z tobą. Jeśli mogłabym pozostać przy twoim boku, wiem, że osiągnęłabym spokój. Wyczułam lekko sympatię ze strony Iris. Powinnam zadbać o to, aby przyjaciele Koromaru zrozumieli naszą sytuację. Bambos, nie chcę, abyś znowu znalazł się w niebezpieczeństwie. Do zobaczenia później, pójdę już. Okej. Dzisiejszy odcinek, tak w ogóle patrząc na licznik, myślę, że będzie w takiej dosyć normalnej długości. Ale zobaczymy, bo teraz jeszcze nas czeka jakaś fabułka z tego, co widzę. Ale kolejny będzie, myślę, że ciekawej długości. To tak ciężko mi przewidzieć w sumie. Pożegnałem się za Iris i wróciłem do internetu. Zobaczymy, co nas tu jeszcze czeka, bo tak, na początku na pewno... Cześć, cierci minął dzień, już prawie połowa stycznia, dzisiaj jest 13, więc zostało nam tylko 18 dni. Bambos, może udajmy się dzisiaj do Tartarusa? Najlepiej byłoby zrobić wszystko, co w naszej mocy już teraz, nawet jeśli będziemy musieli włożyć w to trochę wysiłku. Spokojna twoja. Dobra, i teraz tak, mapa miasta. Interesuje mnie Centrum Palownia i Klub Escapade. To nie jest coś ciekawe zaznaczone na mapie. Ty tam.
Żyjesz w świecie, w którym panuje pustka i chaos. Walczysz tak zaciekle, milcząc jak gwiazda na nocnym niebie. A takie złudzenie nie doprowadzi do zbawienia. Czemu je dołączysz do mnie i Mesjasza, aby oczekiwać na wybawienie? Nadal mamy czas. Mówisz tak tylko dlatego, że nie znasz prawdy. Słuchaj głosu Mesjasza i podążaj ścieżką prawdziwego zbawienia. Ten podejrzliwy człowiek, który prawił mi kazanie, patrzył na mnie przy ścianie. Ja już, jak już zacznie, to pewnie trochę potrwa, zanim skończy. Jesteś gotowy, aby usłyszeć głos Mesjasza i otworzyć się na zbawienie? Ja co mi powiesz, się zgodzę. To może być niebezpieczne. Co mam zrobić? Czas ucieka. Nadszedł czas, abyś zaczął działać. Spocząc się. W takim razie idź za mną. A teraz idź i porozmawiaj z naszym zbawcą. Proszę, proszę. To chyba pierwszy raz, kiedy mnie odwiedzasz. Z pewnością wiesz o nadchodzącym zbawieniu. Tak, słyszałem. Tak, na pewno nie byłbyś tak głupi. Jestem pewien, że zdałeś sobie z tego już sprawę. Nie ma już powodu, byśmy byli wrogami. Twoje wysiłki spełzły na niczym. Rodziłam roku nie zniknie, a Nyx sprowadzi zagładę na tę planetę. Zagładę, a nie zbawienie? Chociaż wiem, że u niej o zbawienie to równa się zagłada, a właściwie zagłada równa się zbawienie. Los został przesądzony. Ale nie musisz się martwić, po prostu w końcu zostaniemy wyzwoleni od złudnej wizji 40 przyszłości. Ni mniej, ni więcej. Musisz jedynie zaakceptować prawdę. Zrób to, a ja będę twoim pasterzem. Dzięki. Ta walka dopiero się zaczęła. Ależ oczywiście, taki już po prostu jesteś. Więc planujesz walczyć z Nyx? Walcz i wygrywaj. Rozumiem. Gardzę tym, którzy lekkomyślnie głoszą kazania o przyszłości. Ten świat nie potrzebuje spisanego scenariusza, ani szarlatanów, którzy przemawiają tak, jakby przyszłością można było zawładnąć. Kurtyna musi opaść. Jeśli tylko wytrzymam, jeśli tylko potrzebam do jutra, ta ślepa nadzieja na przyszłość to źródło ludzkiego cierpienia. Ludzkości nie można ocalić, ponieważ spogląda w przyszłość, która nie istnieje. Nie ma znaczenia, czy możemy pokonać Nyx. Dlaczego? Ponieważ nie zdołasz nawet do niej dotrzeć. Gdy nadejdzie dzień zbawienia, będę czekać na szczycie wieży zagłady na przybycie Nyx. Ostrzegam cię, jeśli ośmielisz się mi sprzeciwić, nie okaże litości. Mocne słowa. Mocne słowa. To oczywiście był linked episode. Czwarty, Takai. Powiedziałem, że z pięciu, jak w każdej postaci. Ploteczki znowu, ale dużo ploteczek ostatnio, co? Ostatnio, kiedy byłem w centrum handlowym Palownia, rozdawali tam ulotki. Te same, które są rozklejone w całym mieście. O, tego jeszcze kotka nie było. A, te Onyx, prawda? To tak się wymawia. Nie wiem, podoba mi się tylko ich logo. Aż to, co jest tam napisane, również wygląda interesująco. Może z tym razem powinnam ich wypytać. Zadzwonię pierwszy dzwonek. Dobra. Zbliżamy się powoli do Tartarusa kolejnego, o dziwo. Co ciekawe. A w sumie było dużo skipów. No a teraz przed Tartarusem jeszcze idziemy spotkać się z Aegis. To będzie social link na czwartą... A, przepraszam, nie z Aegis. Przepraszam. Idziemy na ten korytarz. Idziemy spotkać się nie z Aegis, a z Fortuną. Czyli z Hayate, Hayase i Radę. Mamo, chwila, co? Czyli stop. A, koło Fortuny ranga 7, czyli jestem tutaj też do tyłu jedną rangę, ojej. To się, no, tak po prostu jest. Ranga 7 ma u Fortune. Siódma, czyli teraz będę wbijał rangę 8, zgadza się? Dobra. Myślisz, że uda ci się dzisiaj pójść na zajęcie klubu miłośników sztuki? Ty, ale poczekaj, jeszcze jedno. Bo w sumie, ja nie ukrywam, że on mnie trochę... Znaczy, może nie też, że mało interesuje, to jest spoko socjalek, ale jak jeszcze mam do wyboru? Mam coś jeszcze do wyboru? Kogoś mam, ale to jest chyba... Aż zobacz, co to jest.
Chihiro. Nie, no to chyba idę z nim. Nie będę specjalnie kombinował, ale no. Ciężko, ciężko. 17 dni zostało, a z tych 17 pewnie jeszcze połowa tu Tartarus, to tamto. Dobra, to zobaczymy się na miejscu. A, jestem dzisiaj trochę zmęczony. W sali miłośników sztuki słychać szczypienie ołówków po papierze. W porządku, sprawdźmy, kto dzisiaj sprząta. Hiraga i Bambos, dzięki za pomoc. Okej, zróbmy to sprawnie. A tam się zmywają. Ta sala jest mniejsza od mojej sypialni, ale nadal jest spora. Zróbmy sobie przerwę. Mniejsza od sypialni. Bambos, zdecydowałem wybrać się na studia za granicę. A szczerze mówiąc, nie jestem tym zbytnio podekscytowany. Znaczy, powiedziałam wychowawcy, że nie chcę być lekarzem, więc... No, na pierwszy czerwoś ja stawiam. No, walczy z myślami. O, prawie zapomniałem. Boisz coś zimne, czy może... Hej, uważaj! O nie! I bandent. Bambos, trzymaj się, słyszysz mnie? Bambos! Głos Hiragi jakby się oddala. Odsunąłeś się, och, Bogu dzięki. Cały czas cię wołałem, ale pozostawałeś nieprzytomny, więc... Głowa mi pulsuje. Nie widzę żadnych skraczeń, więc chyba nie potrzebujesz szwów. Pamiętasz, jak się nazywasz? Okej, tutaj trzeba wybrać pierwsze. Chciałem zażartować, że oczywiście to jest albo w ogóle nic nie powiedzieć, to by to pewnie wystraszyło, ale wszystko w porządku, dobrze się czuję. Wspaniale to słyszeć, naprawdę, kamień spadł mi z serca. Weź, rynice nie są rozszerzone, więc nie sądzę, abyś miał wstrząs mózgu. Martwiłem się, że upadłeś na głowę albo na twarz, więc... Czy w ogóle pamiętasz, co się stało? Tutaj nieważne, co... Wiem, tak. Ja tam postawiłem to pudło. Mamy gospodę, która zajmuje się sprzątaniem domu, więc niewiele robię samemu. Nie chciałbym się wnosić to pudło, więc je postawiłem na szafie. To moja wina, bardzo cię przepraszam. Myślałem tylko o tym, co się stanie, jeśli się nie ocniesz. To było przerażające. Czułem się bezradny, widząc, że moje przyjaciela spotkał nieszczęście, a ja nie mogę mu pomóc, bo nie jestem lekarzem. A chciałbyś nim być? Czy też cokolwiek? Tak. Kiedy byłem mały, ojciec opowiedział mi smutną historię o tym, jak stracił dobrego przyjaciela. Pewnego dnia ten chłopak zasłabł, mimo że bawił się jak zwykle. Widząc, jak leżysz na podłodze, zrozumiałem, jak musiał się czuć mój ojciec i stracił bliską mu osobę. I radzę, chyba na mnie zależy. Wydaje się, że coraz bardziej się zaprzyjaźniamy. To jest 8. Czy chciałbym zostać lekarzem? Tylko, że wtedy zrobiłbym to, czego ode mnie oczekuje mój ojciec. O, przepraszam. Powinniśmy się zbierać. Czy możesz normalnie iść? Podejdź i oprzyj się na moim ramieniu. Nie takie bęski ostawaliśmy. Wyszedłem ze szkoły z Hiragu. Dobra, mamy wieczór. Wieczór, który możemy spędzić na opcjonalnym free timer, którego oczywiście nie mamy. O, wróciłeś. Zdrujemy prosto o pokoju. I spać. I mam 15. Nów jest, więc jest najmniejszy księżyc, jaki może być. Dzień dobry, mówi Elizabeth. Chciałem cię poinformować, że znów ktoś wszedł do Tartarusa. Tym razem dwie osoby. Pospiesz się. Musisz przeprowadzić akcję ratunkową. Do zobaczenia. Okej, popołudnie. Ostatecznie 24 września zakończył się bunt Satsumy. Był to koniec. Koniec ery samurajów. Wiecie co? Nie wiemy, bo kot przeszedł mi po myszce. Jeszcze uparcie nie chce przejść w żadną stronę. Teraz ją próbuję przesunąć. Zaparła się. Boże święty. Chcę wrócić do ery Sengoku. Jest tam o wiele więcej do omówienia. Co takiego? Mam was też uczyć historii współczesnej? Jesteście jeszcze w drugiej klasie. Będziecie mieć mnóstwo czasu na naukę tych bzdur w trzeciej klasie. Kocie, proszę cię. Proszę cię, usuń się. Boże, jesteś z kultu Nyx. Ludzie mogą sobie mówić o końcu świata, ale uwierzcie mi, zawsze będzie kolejny rok szkolny. Naprawdę, czy nikt się temu nie przyjrzał? Zobaczcie, nasz kraj już przetrwał. W sumie prawda, czuję się śpiący. Ale możemy zamknąć, to nie ma znaczenia żadnego. No i mamy czas po szkole.
teoretycznie. Ale pomimo to, że moglibyśmy go spędzić na wielu ciekawych rzeczach, spędzimy go na trochę, no ciekawej, ale też nie końca rzeczy. Tylko nie, muszę zobaczyć, gdzie to się spędza. A, tutaj, nawet w klasie. Mamy ostatni social, znaczy nie social, tylko linked episode z Junpei'em i Yorim. Cześć, Bambos. Wyskoczę z tym jak Filip Stropi, ale może zrobimy coś aktywnego. Porzucajmy sobie piłkę, kupię ci rękawice. Serio? Sztos! Dzień stary, chodźmy do parku przy świątyni. Pokażę ci, jak rzucam. Co to ma być? Ja cię zabrałem się rzucania piłku na terenie parku. Jest to głupota, nie sądzisz? Rzucanie i łapanie piłki to zabawa, dzięki której dzieciaki się zaprzyjaźniają. Dorośli nie mogą tego zabrać tylko dlatego, że tak im się podoba. Właśnie, tak nie można. No właśnie, wcale mi się to nie podoba. Znaczy, do dzisiaj nie wiedziałem, że tego zabronili. Ja to się przyniosłem, czasami bawiłem się odbijając piłkę od ściany. A cała zabawa z łapaniem piłki, chciałem, żeby moje ramiona wróciły do formy. Zastanawiałem się, czy nie wrócić czasem do gry w baseball. Nadal nie wiem, co chcę zrobić ze swoim życiem. Jeśli będę unikał tego tematu, będę tylko wszystkiego potem żałował. Gdy ktoś mnie następnym razem zapyta, co będę robił za 2 lata, chcę mu dać prawdziwą odpowiedź. Dlatego właśnie wracam do gry w baseballa. Myślisz, że to dobra decyzja? To świetny pomysł. Widzę, że to chce. Tak? No, to w takim razie lepiej się z tym czuję. W każdym razie, to jest dla ciebie. Rękawica baseballowa, okej. Dziś był kiepski dzień, ale spróbujmy innym razem. Zatrzymaj to do tego czasu. Ale chyba będziemy musieli poczekać, aż już będzie po... Wiesz czym, nie? Nie wiem, szczerze mówiąc, czuję się tak od kwietnia. Ledwo mogę sobie poradzić ze wszystkimi obowiązkami, a dopiero myślę o przyszłości. To nasi starsi koledzy to są niesamowici. Ciągle przygotowują się do egzaminów, mimo wszystkiego, co dzieje się wokół. Stary, to był ciężki rok. Kiedyś przypomnimy to sobie i będziemy się zastanawiać, jak w ogóle to wszystko ogarnęliśmy. Nie wszystko wyszło nam dobrze i było trochę ciężkich chwil. Można powiedzieć, że choć jesteśmy młodzi, przeżyliśmy to i owo, nie? No raczej. Ha, właśnie! Wiele się zdarzyło, ale mimo to cieszę się, że zostałeś naszym przywódcą, Bambos. Wiem, że mówiłem, że powinieneś robić to, co ty chcesz, a dziękuję, że zdecydowałeś się walczyć. Cóż, w takim razie, postarajmy się, żeby ten rozdział naszego życia dobrze się skończył, dobra? A potem nakręcą o nas hollywoodzki film. Oczywiście, ja będę głównym bohaterem, a ty idealnym kandydatem na najlepszego aktora drugoplanowego. Ten cały poważny bełkot nie jest w naszym stylu, nie? Chodź, wracajmy do domu. Po drodze zastanowimy się, jak zdobyć wszystkie Oscary. Klasyczny Junpei. Po drodze do domu wygrupialiśmy się z Junpei'em. Wiązujesz się więź z Junpei'em, możesz teraz stworzyć poprzez fuzję Surtra, pana Ornia. O, pamiętam, Surtra z 4 chyba. Okej. Okay. Witaj z powrotem, dobrze jest znów ci widzieć. Może udajmy się wieczorem do Tartarusa. Wydaje mi się, że minęło trochę czasu, odkąd ja zasugerowałam, żeśmy poszli. Potem już zwolniono mnie z laboratorium po naprawach, byłam bardzo zalubiona. Ale nie jestem już zagubiona. Chcę być po twojej stronie i walczyć razem z tobą. To w sumie zabawne, bo rzeczywiście parę osób mnie namawiało. I rzeczywiście ona to od dawna nie robiła. I rzeczywiście jej się dzisiaj posłuchamy. Tak, moi drodzy, to jest nos Tartarusa. I też powolny koniec odcinka. Bo... Och, wiem co zapomniałem. Nie wziąłem... Chociaż, wiecie co? Tej wróżby rzadkości ja teraz nie potrzebuję. Mam wylewelowanego. Jak coś to mogę poderspić sobie na... Na tym. Chociaż zaraz zobaczę, czy zapisywałem. Chyba przez sekundę zapisywałem, prawda? Robiłem to odruchowo, więc... tak. Zróbmy to. Pójdźmy jeszcze po wróżbę. Tak, czysto pro forma. Zaraz będziemy kończyć. Cel jaki jest? No to jest taki, że ja pomiędzy odcinkami... bardzo bym się postarał... O, do tego gościa odruchowo poszedłem i do tego. Pomiędzy odcinkami bardzo bym się postarał, żeby pójść sobie... i ogarnąć pozostałe 100 walk z cieniami. No i całą resztę oczywiście, która nas czeka w... z misji. Chodźmy Tartarusa. No i co tu dużo mówić. To będzie prawdopodobnie ostatnia wizyta w Tartarusie, licząc tam jakieś zakończenia. Więc trzeba porobić wszystko, co się da. Nie wiem, czy jest tego Mesjasza, gdzie można złączyć. A w ogóle ostatecznie patrzyłem, jaki strój ma Ken. Śmieszny, taki ma... Rzeczywiście ma taką tą... Czekajcie, mogę coś przybliżyć? Nie za bardzo, ale widzicie. Śmieszny.
Tarczyciarz, no zostaną nam 3 zadania, tak? Dobrze, dobrze mówię? 3-4 zadania? Misja? 4. Żniwiarze i tarczyciarz raz zabić. Trzeba będzie zdobyć ton Bokiri, czyli pewnie po prostu sprerysować przez wszystko. Sfuzjować Lokiego, to może zrobię między odcinkami nawet. No i ta polowanie na cienie, to jest najgorsze, bo muszę za 104 walki. 104 insta winy to dalej jest trochę czasu. Także mam szczerą nadzieję, bo jutro bym chciał usiąść do nagrywania finału prawdopodobnie persony. Ale musiałbym 104 pojedynki stoczyć, więc zobaczymy jeszcze jak to będzie. No, Wyjtar to pewnie mi dopiero za jakiś czas, znaczy no tam co parę dni staram się rzucać tą personę trochę dłuższą za to. Wejdźmy jeszcze tylko ostatni raz do arsenitnego pokoju przed zakończeniem. No i będziemy wspinać się na górę. Dużą część wspinaczki ponownie wam wytnę, bo myślę, że nie ma tutaj za dużo... Okay. Nie ma co za dużo tutaj się zastanawiać i po prostu trzeba lecieć do przodu. Poczekajcie, fuzja. To jest ciekawe, teraz jest rzeczywiście Lachesis. A potem, z jakiegoś powodu, ten Orfeusz będzie się z Thanatosem łączył i będzie powstawał po prostu Mesjasz. I to jest jedyny sposób, żeby to Mesjasza wytworzyć. O! W sumie tutaj jakbym miał Belzebuba jeszcze, tylko że to jest sąd ostateczny Lucyfer. To jest o tyle kiepskie, ale Belzebuba mógłbym zrobić o tego sobie. Abaddon, Belzebul, Lilith, Pazuzu, Sukub i Inkub. Co ja mógłbym zrobić sobie? Szczególnie, że rzeczywiście realnie mogę to zrobić, tylko ile to będzie mnie kosztowało? 250 tysięcy. No nie, na Mesjasza wolę zachować, a teraz nie będę miał inaczej jak stron kasy wziąć. Teraz przynajmniej nie będę miał dokumentu, czyli nie dostanę do listki kasy. Dobra, no niestety, nic sobie więcej na razie nie zrobimy. Plan na kolejny odcinek to... Przed odcinkiem wykonać 104 walki z cieniami. Znaleźć żniwiarza i pewnie od żniwiarza zaczniemy kolejny odcinek i potem zaczniemy wspinaczkę. Będę wam pokazywał tylko ciekawsze momenty oraz tam drogę do szczytu samego, bo tam pewnie będzie po prostu ciekawie. Jestem ciekawy, jak sobie poradzę. Ogólnie jestem ciekawy zakończenia. No, szkoda mi najbardziej tych sociali, których no na 99% nie uda mi się dokończyć. Tak naprawdę zostało mi do zrobienia... Czekaj, więź. Zostało mi do zrobienia 3... 4, 5, 6, 7 inventów. No a 7 plus 7, 14. Czyli jakbyśmy teoretycznie w każde okienko mogli się wbić, nie licząc jakichś przerw, to by może się udało, ale w innym przypadku jest to po prostu niemożliwe. Szkoda, bo w czwórce udało mi się bez poradnika to z małym zawirowaniem w jednym miesiącu. Tutaj z poradnikiem doszedłem do takiego. I boli mnie to, nie ukrywam. Jakoś tak nie jest taki ból zabójczy, ale po prostu takie irytujące, takie bzyczenie. Bo jakbym chciał gdzieś sobie wymarsować, to będę musiał po prostu jeszcze raz zacząć całą tutaj sprawę, jeszcze raz zacząć personę i tak dalej. Może kiedyś będzie mi się chciało. Znaczy nie zależy mi tak na mega, ale jak już brakuje 4 osiągnięć, to wiecie jak to jest. Szczególnie, że jedno jest za fabułę chyba, dwa hasły nawet za fabułę. Jedno jest za Mesjasza i jedno jest właśnie za wszystkie social linkia Marsa. Ewentualnie mogę sobie jeszcze jakoś to jakimś takim sposobem, jakimś programikiem pomóc. Nie chodzi o jakieś Steam Unlockera, tylko o samą ingerencję w silnik persony, ale chyba nie będzie mi się aż tak bardzo chciało. No. To tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. I prawdopodobnie w kolejnym odcinku zaczniemy się już na finale. Powiem tak, nie wiem co by się musiało stać, żeby kolejny odcinek nie był finałem. Wydaje mi się, że i nie zostało mi dużo persony i absolutnie nie powinno mi nic stanąć naprzeciw. Jedyne czego, nad czym się zastanawiam, już połowę odcinka tym myślę gdzieś tam z tyłu głowy, to czy Armageddon, czyli ta moja Teurgia, jest w stanie na przykład one-shotować bossa ostatniego. Czy tam są jakieś fazy czy coś. Bo jeżeli dałoby się, ale chyba Teurgii nie da się używać w takich walkach. Przynajmniej z niektórymi tak było, że Teurgia w ogóle się nie ładowała, pamiętacie? No ale jakby się dało, to... Powalone. Tak czy siak to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w ostatnim odcinku Persony 3. Co byłoby w sumie ciekawe, bo jeżeli by tak wyszło, to o ile dobrze liczę, ostatni odcinek Persony 3 to byłby odcinek 33. Dużo trójek, prawda? Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i hej, pa, pa.
Thank you.